back.
darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Jesteśmy już na spotkaniu Rebels kontra Sinners w ramach ESL Challenger League. Spotkanie oczywiście o awans, z tego co mi się wydaje, bo jak wiemy, na ESL Challenger League mamy coś takiego jak trzy poziomy, czyli jest sześć ekip w grupie i dwa teamy zajmują odpowiednie miejsca, czyli dwa teamki są w high grapie, dwa w mid i dwa w low. Czyli jeżeli awansujesz do mida, to w zasadzie walczysz dalej o ESL Pro League. Jeżeli będziesz w low, walczysz tutaj o utrzymanie w całym turnieju. Także tak by to mniej więcej wyglądało. Witam oczywiście Trevor, witam Seba, witam Lisek. Hello Rebels, hello, hello. Siema Szczepow. No i my czekamy cały czas na rozpoczęcie tego spotkanka. Ja dzisiaj tak w sumie nad bombę sobie wbiłem na szybko, bo wróciłem z siłowni i w ogóle, czajcie to, ja wam opowiem historię, aż włączę kamerkę, nie? Bo to jest nieprawdopodobna historia. Uno momento. Dobra, powiedzmy, że taka. Co ja już wam tłumaczę, patrzcie to. Hej EXO, jadę sobie, nie? Jadę sobie furą, wum, co nie? Wracam na mecz, a przede mną jedzie dziadek. I wyobraźcie sobie sytuację, nie? Jak macie, powiedzmy, drogę, nie? Jak macie drogę, to są pasy. To są pasy, nie? Auto stoi przed pasami z tej strony. Tak, o, nie? I czeka, aż chłop przejdzie. Więc generalnie tak to wygląda, że tu stoi auto, tu są pasy. No wiadomo, a jakby z tej strony jakby przechodzi pieszy, nie? Jakby o to chodzi. I pieszy sobie stoi z rowerem tutaj. Czyli no, kilometr, może nie kilometr, ale to jest przynajmniej, nie wiem, 40-50 metrów od pasów. Stoi sobie na rowerze w telefonie. A ten dziadek stoi i się patrzy, ty, przed tymi pasami. Tak stoi 10 sekund, 15, 20, nie jedzie. Jak go strąbiłem. Jak go strąbiłem, bo się tam wystraszył, nie? I ten... Jakby nie wiem, no dla mnie już takie osoby to już raczej nie powinny autami jeździć, skoro ja masz taki problem z ogarnięciem, nie? Bo tylko blokują ruch. Irytuje mnie to, jak ktoś tak jeździ, nie? Jakby w sensie, wiecie, nie? Żebym się tam miał za jakiegoś super wyrafinowanego kierowcę, nie? Ale bez przesady, że żeby aż tak ruch spowalniać, to czasami ludziom się śpieszy, nie? Siema Bibi, siema Bezik. Jakim autem teraz śmigasz? Aktualnie jeżdżę sobie Oplem.
Opel Astra. Ale generalnie planuję zmienić, jak wyjdzie Xiaomi ten. Do Polski przyjedzie i nie będzie kosztować dwa razy tyle, co jest w cenach tych, które podają, czyli 120 tysięcy. Nie no, czy cię żartuję, nie? Ale szczerze, podobałem się nawet ten Xiaomi, jak fajny jest. Tak jak patrzyłem, no i też generalnie właśnie ta cena 120 tysięcy. Ładowanie 15 minut do tam chyba, jeżeli się nie mylę, 400 czy 500 km. Także wiecie, no bez kappy, ale wygląda naprawdę on nieźle, jeżeli chodzi o stricte te parametry, ale wiadomo, no trzeba będzie najpierw zobaczyć, jak to w praktyce działa. Aktualnie rozpoczynamy pojedynek w formacie BO3. Pierwsza runda nam się rozpoczyna. Jest podejście ze strony jednego z terrorystów, Szok, zauważony przez Innocenta. Jedynie lekko poobijał tutaj Innocent swojego przeciwnika. Ale zobaczmy, co na to Case, jak w ogóle Rebels nam zareaguje, bo tak wczoraj oglądałem Monte i Gamer Legion w ramach kwalifikacji. No i zobaczmy, jaki tutaj będzie poziom, czy będzie jakaś różnica, czy niekoniecznie. Aktualnie Casey próbuje tutaj teraz wychylać. Casey widzi przeciwnika, ale dalej nie ma eliminacji. A teraz dopiero batalia i Innocent tutaj nie może coś trafić. I ogólnie tutaj kłopoty, co się dzieje? No gracze Rebels to nie mogą wyeliminować Shock, Fly pada na ziemię. Ależ początek rundy, no i Innocent z ekipą, no w zasadzie bawią się w kotka i myszkę tutaj z Szokiem, który no wchodzi po prostu jak do siebie, robi robotę. No i jeszcze jak widać Casey odpowiada, ale tutaj wciąż Szok, zobaczmy ile ugrywa czasu. No i Innocent jest przecież w 100% zaangażowany na tym chłopie z Hevela, ale że Szok zdobywa nam tutaj jeszcze jedną eliminację, także Kisarek jakby trafił, to mógłby defować w zasadzie bombę, chociaż tutaj nie ma chyba defuse kita, także jeszcze Kisarek poczeka. Będzie podejście od rampy, tutaj zauważył już swojego przeciwnika, zawodnik ekipy Rebels. No ale rundy raczej nie będzie w stanie zwyciężyć, także idzie nam tutaj ekipa Sinners po zwycięstwo w rundzie pistoletowej. Kisarek, tak jak widać, totalnie bez większego planu co do rundy pistoletowej, aż ostatecznie trzeba wycofać. Widzi teraz nóżki, no i eliminacja zostanie zgarnięta jednak. Tak jak wspomniałem, no runda no nie będzie tutaj jak widać do wygrania, bowiem to Sinners punktuje po raz pierwszy. Dobry początek, już jak widać tak zwany polski Counter-Strike nam się pojawił. Ta runda bardzo dziwna, tak szczerze, nie? No w zasadzie wystarczyło wypuścić Szoka, który solo tą rundę ugrał pod względem taktycznym. No ale my rozpoczynamy po raz drugi w rundę, po raz kolejny będziemy mogli tutaj walczyć z przeciwnikiem. Tym razem oczywiście runda ekonomiczna, ale w następnej pojawi się te pełne wyposażenie. Zobaczmy, no Olimp ma misję, żeby skrócić. Olimp w ogóle co się dzieje? No ten przepuszczony zdobywa eliminację. Casey Fly wcześniej też dają sobie radę. I ekipa Rebels ma przewagę zawodnika na rundzie full ekonomicznej. Nieprawdopodobne, jak ta runda się w ogóle rozpoczęła. Ale teraz, no teoretycznie i Szok i Biścik mogą sobie przejąć bombsite B. I jedynie Rebels musi przerotować, żeby jakoś spróbować to sensownie rozegrać. Ustawiony tutaj w okolicach dużych dorsów, zauważony w zasadzie przez jednego z zawodników. Będzie podejście i proszę, Fly trafia i mamy sytuację 3 versus 1. No Biścik zostaje tutaj w rogu. Teraz jest okazja, żeby zwyciężyć. No podejście w kierunku bombside'u się pojawiło. Smoke dorzucony, paka defowana jak widać przez jednego z zawodników Rebels. Tylko że teraz Biścik z trafieniem, teraz pojawiają się strzały, ale paka będzie wydefowana, bowiem Fly jeszcze doskonale ubezpieczył. I mamy wyrównanie, ekipa Rebels wygrywa full rundę ekonomiczną na USP-ki. Jest ekipa Sinners, jak widać, także można powiedzieć, że S. Łatwo, łatwo dla Rebelsów. Świetna runda w zasadzie, jeżeli chodzi o antyterrorystów. No i teraz w zasadzie można spróbować odjechać z wynikiem. Drużyna Sinners aż tak dużo pieniędzy nie posiada. Jest Neofrak oraz Oskar z AK-47. Dodatkowo Biścig z Galilem. No i Tek oraz Deagle w dłoniach pozostałej dwójki. Więc zobaczmy, czy Rebels będzie w stanie dalej konkretnie nam napierać i wygrywać rundy, tak jak to miało miejsce w odsłonie numer 2.
Innocent aktualnie wychyla jako pierwszy, no i łapie naufraga na outside'zie. Przewaga po stronie Polaków. Mamy, jak widać, 5 versus 4. No wiadomo, że te coachowie są trochę zbugowani, ale no nie będziemy już tutaj wybrzydzać. Nie będziemy tutaj narzekać, tylko możemy gdzieś tam cieszyć się z tego, że Polacy grają naprawdę dobrego Counter-Strike'a. Aktualnie Ait próbuje wychylać, ale no to nie jest, jak widać, zbyt dobra próba w jego wykonaniu. Oskar zachowuje spokój. No generalnie cała drużyna Rebels będzie musiała się tutaj zastanowić, gdzie ustawić defensywę, bo wiem, no Sinners rozrzucone trochę po mapie, jak tak widzę mniej więcej. No to tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty. Znaczy każdy w zasadzie gdzie indziej. Nie ma jakiejkolwiek synchronizacji, no ale Oskar przede wszystkim z zajętymi dorsami, z zajętym tutaj akwarium. Siema studnia. Trzydzieści sekund do końca. No i mamy próbę splitowania bombside'u mniejszego. No jak to wygląda na dole? Na dole wygląda tak, że nie ma nikogo. No Olim teraz dopiero rotuje na ostatnie 15 sekund. No i zdaje sobie sprawę Olim, że na pewno musi tutaj powalczyć. Olim jednak bez trafienia. Pojawia się, jak widać, podłożenie ładunku, a Biścik jeszcze eliminuje Casey'ego w międzyczasie. Leścik po raz kolejny. Olim musi odpowiedzieć, no tak u nas. Fokus na Olimpa maksymalny, jednak ten pada również na ziemię. Ajt, jak widać, na daleko robi robotę i ostatecznie kończy nam się runda zwycięstwem Sinners. No wejście na ostatnie 15 sekund zaowocowało w triumfie. Nie wiem troszeczkę tylko dlaczego zawodnicy Rebels w ogóle całkowicie odpuścili bombsite B. W ogóle nie byli zainteresowani tym, co się dzieje na tym sajcie mniejszym. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, że w ten sposób ta runda zostaje przegrana i Sinners ponownie obejmuje prowadzenie na niuku. Oczywiście, jeżeli chodzi o meczek, to ogólnie na przykład Sampi teraz prowadzi z Ninjas in Pyjamas 12 do 8, co ciekawe, w Thunder Peaku. To też ciekawa historia. Natomiast aktualnie jest wzięta przerwa, natomiast aktualnie trochę czasu potrzebuje nam jedna z ekip, żeby kontynuować kolejną rundę. Znaczy wiesz, że też teraz ciężko, żebym oglądał ten mecz, nie? Ale tak po prostu wynik wam przedstawiłem, że aktualnie po prostu Nipsi przegrywają na pierwszej mapie tego meczu. Ale teraz wracając do spotkania polskiej sceny CS-a. Innocent oraz Olimp na M4-eczkach. No i zobaczmy, ile do zaoferowania będzie mieć drużyna z Polski, bo aktualnie w ESL Challenger League po trzech rozegranych meczach bilans jedno zwycięstwo i dwie porażki, przegrana na Aurora i przegrana na brazylijski luz, a zwycięstwo na X Sprout, gdzie grała m.in. Reiko oraz CJ. No i tutaj mamy kolejny mecz, mecz o bilans 2-2, czyli wydaje mi się, że bilans 2-2 dałby już to czwarte miejsce w grupie. Bo Rebels w sumie wcale nie przegrało tych spotkań tak mocno na dziurę, czyli gdzieś tam bilans rund jest całkiem okej po ich stronie. Aktualnie Olimp agresywnie przy Feniksie. Nie ma zdobytej eliminacji. No i Rebels w sumie czeka. Innocent trzyma tylko wejście do maina. Przepuścił tam przeciwnika, no i przez to kiserek pada na ziemię. Dodatkowo pojawia nam się wejście pod bombsite. A! O Jezus! Oskar!
Ale to rozmisowany strzał, no to mogło tak naprawdę ustawić aktualnie rundę. No ale jak Innocent idzie z nożem na przeciwnika, to nie można takiej rundy wygrać. Fly zostaje sam, Deagle w jego dłoni. Do pokonania dwójka przeciwników. No pierwszym może być Biścik, który aktualnie podjeżdża pod okolice Heavena. Tylko że Biścik stanął sobie po prostu bezpiecznie na czerwonej, no ale Fly no, prawdopodobnie się tego może nie spodziewać. Chociaż zobaczmy jeszcze, co tutaj sam Fly będzie miał do zaoferowania. No raczej nie sprawdzi, raczej, a ekipa Terro zgarnie to ostatnie zabójstwo. No i Biścik po profesorsku to wszystko zakończył, także runda dla Sinners 3-1 i dodatkowo Rebels nie ma kasy, żeby zaryzykować pełnym wyposażeniem, więc wszystko wskazuje nam nawet na rezultat 4-1 na mapie numer 1, czyli na mapie The Nuke. Bo jeżeli chodzi ogólnie o ten pojedynek, to mamy, moi drodzy, mecz w formacie BO3. Sinners wybrało Nuke'a. Później jest w razie co Ancient od Rebels, no i Anubis jako ta forma decydująca, więc teoretycznie ta pierwsza runda nie musi być idealna. Ja też chciałem tylko powiedzieć osobom z YouTube'a, którzy są też na streamku, że na Twitchu ta komenda działa, więc jakby coś to na Twitchu bardziej próbujcie. Ten sam nick jak coś, więc wpadajcie, zapraszam. No ale rozpoczynając rundę piątą, no tak jak wspomniałem, Rebels bez pieniędzy, tutaj same USP-ki w dłoniach polskiego zespołu. No a Szok już kroczek po kroczku zajmuje sobie pozycję na rampie, przyspiesza w kierunku Olimpa, no i trafia. Trafia pierwszego zawodnika Rebels, dodatkowo duży spokój utrzymany ogólnie przez terrorystów. Aktualnie Oskar łapie kolejne zabójstwo. No i tutaj co można powiedzieć, moi drodzy? No paka plantowana, runda raczej taka, jaką oczekiwaliśmy, więc idziemy po 4-1. No i dopiero od rundy szóstej zobaczymy, jaki poziom zafunduje nam tutaj ekipa Rebels. No jak to będzie mniej więcej wyglądało, gdy pojawią się już te, no dużo lepsze bronie, chociaż też nie będzie chyba snajperki. Tak widać finansowo, no Rebels nie wygląda zbyt idealnie. Sinners po pierwsze buduje ekonomię, bo jak widać dwóch zawodników po tej rundzie będzie wyglądało dobrze. Tutaj reszta też troszeczkę podgoni, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Także paka zdetonowana, Sinners oficjalnie punktuje po raz czwarty. No a Rebels zbroi się do tego, żeby spróbować powalczyć na pełnym wyposażeniu. Tylko jeszcze przed rozpoczęciem kolejnej rundy, no będzie potrzebna chwila przerwy, bowiem wyrzuciło nam Kiserka z serwera. No i sam Kiserek tutaj spróbuje zrobić robotę, sam Kiserek. Na pewno po dołączeniu z powrotem. Kogo to mapa? Mapa wybrana przez drużynę Sinners. Mapa wybrana przez drużynę Sinners. Kogo to mapa? Akurat mamy chwilę przerwy, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie ma co ukrywać, że Rebels no musi trochę odrobić straty. Nuke zawsze był taką mapą, którą ogarniali, jak dobrze kojarzę. Ale aktualnie wystarczy nam chwilę poczekać na kontynuowanie tego spotkania tak naprawdę. Czekamy, czekamy. Miejmy nadzieję, że to nie są jakieś poważne kłopoty ekonomiczne, techniczne u
Kiserka, więc co, no ja chyba zrzucę wam po prostu na chwilę jeszcze muzyczkę i gdy Kiser dołączy, to po prostu polecimy z tematem dalej. No i wracamy. Wracamy, moi drodzy, po krótkiej przerwie, bo dołączył nam do serwera Kiserek. No i ogólnie gracze Rebel zwarci i gotowi, mam nadzieję, do kontynuowania wygrywania rundy aktualnie. No tylko jedno zwycięstwo po ich stronie. Dwójka graczy na Heavenie od Sinners. Dodatkowo jeden na kwadracie, jeden na dachu. No i w okolicach dorsu też pozostały ostatni oponent. Jednak Fly trafia, Beast odpowiada, jeszcze Fly będzie w stanie tutaj utrzymać pozycję na kurniku. Casey eliminuje rywala, no i jak widać przewaga po stronie Rebels, jednego zawodnika więcej. No ale teraz podejście pod Olimpa, który tutaj dorzuca granat zapalający. Troszkę obrażeń zadał, ale no mimo wszystko przepuszczona drużyna atakująca, która no za chwilę powinna sobie zająć okolice bombsite'u B. Widać, IT podchodzi już pod pozycję. Będzie chęć przyspieszenia, będzie chęć być może za chwilę zaplantowania bomby. Natomiast mocno podcinane te pozycje od lewej strony, mówiąc z perspektywy rampy. A z prawej strony, z perspektywy Oscara, na chpaka zaplantowana. Sinners daje sobie szansę na powrót do tej rundy. Od rampy podchodzi jeden z antyterrorystów, no i aktualnie Ait na dobrej pozycji, który może tutaj utrzymać w sumie kilka lokacji jednocześnie. Jednak teraz Olimp zaskakuje przeciwnika, zostaje jeszcze Oscar, który trafia po raz pierwszy. Trafia Case jednak na sam koniec, po raz ostatni w rundzie dla Rebels Gaming, więc mamy 4-2, mamy odpowiedź. No i cieszy fakt, że gdy zakupili tutaj Polacy pełne wyposażenie, to byli mimo wszystko w stanie odpowiedzieć zwycięzcem. Punkt dla Polaków, 4-2 na ekranach. No i kolejna runda już za chwilę przed nami. Siódma odsłona tego meczu. No i gracze Sinners na pełnym wyposażeniu. Zobaczmy, Innocent w okolicach dworu, tutaj na mainie. Kontroluje, co się dzieje na tym dalszym dystansie, a Fly również za WP trzyma dalszy kąt. No i proszę, mamy eliminację otwierającą. No i czyżby teraz trochę nam się przebudziła hiszpańska organizacja. Byłoby miło, gdyby udało się do tego spotkanka powrócić, bo tak jak wspomniałem, to jest taki meczek, żeby dać sobie szansę na mid-groupa, który da jeszcze szansę o walkę na proligę. Tak aktualnie Ait łapie Olimpa, dodatkowo pojawia się wsparcie Fly'a, ale Ait wjeżdża, jak widać, jak do siebie. Przejęty bombsite dolny, chociaż Ait teraz mocno oberwał od jednego z Polaków. Ale co by nie było, Innocent ustawia się już na miejscówce. W zasadzie na A mamy cały czas Kiserka z bronią snajperską, co ciekawe. No i mamy też skrzynkę, ale teraz Innocent skraca dystans. Innocent z jednym tylko trafieniem. No i wciąż utrzymuje się ta jedna persona więcej, jeżeli chodzi o Sinners. Natomiast skrzynka króci. Tutaj również i Kiserek na odważnej pozycji. Tylko czy w ogóle tutaj ekipa atakująca stwierdzi, że będzie chciała zaatakować? Na razie szok blisko Heavenu. Tutaj jak widać Kiserek postara się jakoś sensownie wcelować. Widzi kawałek głowy. Oj!
No dosłownie milimetry zaważyły o tym, że eliminacji nie udało się tutaj zdobyć Kiserkowi. No ale widać, że to nie jest jednak ten nominalny snajper w barwach drużyny Rebels. Lecą jednak pierwsze granaty, teraz dobry flash, no i skrzynka nam wyjeżdża na bombsite A. Jeszcze zostaje przy życiu Biścik, który obijany skutecznie przez Polaków, ale Biścik skutecznie eliminuje swojego wroga, jednak Kiserek zachowuje spokój, ale no niestety, umiejętności snajperskie do wywalenia. 5-2, Sinners punktuje po raz kolejny, a Biścik, jak widać, wyklaczował sobie taką sytuację, no i niestety, ale Sinners wciąż na prowadzeniu. Sinners wciąż tutaj bardzo mocne, jeżeli chodzi o stronę atakującą na niuku. Hello Soylina, hello, hello. No i lecimy oczywiście z kolejną rundą tego pojedynku, moi drodzy. No i zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, co dalej tutaj do zaoferowania będzie mieć ekipa Sinners. Nie ma co mówić, no w tej rundzie duże problemy Rebels. No jedynie pistolety, jakieś pojedyncze dokupione, a poza tym USP-ki tylko i wyłącznie, więc runda ciężka do ogarnięcia, no ale na przykład teraz Olimp ciekawie podchodzi na pozycję. Okej, okay, skrzyneczka. Nie będzie noża, ale będzie eliminacja prosto w czerep, więc mamy przewagę 5 versus 4. Dobrze skrócone pozycje, jeżeli chodzi o zespół Rebels, tylko żeby teraz udało się zdobyć jeszcze jedno, dwie zabójstwa. No i będzie naprawdę idealnie, chociaż Olimp pada od neofraga. Kiserek z kolegą postara się tutaj dołączyć. No i proszę, Fly nagle też nożuje gdzieś w okolicach podheavenowych. Beast odpowiada na skrzynce. No i mamy finalnie 3 versus 2. No, przewaga po stronie Rebels. No ale Oscar już na bombsidzie, a za WP-ą tutaj będzie chciał dołączyć Biścik. No i pytanie, ile wypracuje ekipa terrorystów w tej rundzie, bowiem no, oni rozgościli się aktualnie na bombsidzie A. Patrząc, że Beast ma bombę, no to mogą zaplantować fakę na te ostatnie sekundy rundy. Ale Rebels próbuje na pewno odbijać. Rebels próbuje teraz zrobić robotę. Tylko czy Oscar trafi? Jak trafi, to chyba może być po rundzie. Jeżeli zmisuje, to jest tutaj szansa na odbitkę. Chociaż teraz Oscar wyłapuje idealny timing. No ale powoli Rebels też atakuje, no pod dorsy mamy napór, no i jest odpowiedź od Fly'a, 1-1, Beast kontra Fly, to zwycięży jednak Beast, znowu jest w stanie spiąć się na wyżyny swoich umiejętności i ugrać rundę dla swojej formacji, ale trzeba powiedzieć sobie otwarcie, dobre eko po stronie Rebels, no full praktycznie uspy, a mimo wszystko Biścik musiał tutaj wygrać klacza 1 versus 1. Jaki nóż polecam do rękawic King Snake? Szczerze nie mam pojęcia. King Snake to są chyba jakieś zielone, więc na jakieś zielone. Jakiś pattern zielony w zasadzie myślę, że byłby najlepszy. Nie wiem, może jakiś Boreal Forest takie. Ewentualnie. Chyba, że cię stać na lepszą kostę, to na Gamma Doppler oczywiście, nie? Ale... ale no to już trochę kosztuje tak, ten Gamma Doppler. Gamma Doppler ma chyba... czekaj, który to miał Gamma Doppler? No teraz akurat nie zobaczymy, bo już te jednak te karabiny w rękach bardziej niż śmiganie z nożem. Ale neofrag wchodzi sobie pod tego smoka. Jest próba przyspieszenia, jest próba jak widać zajęcia okolic garażu, że dobrze timingowo rozgrywa to zawodnik drużyny terrorystów. Fly jednak łapie eliminację otwierającą. Dodatkowo neofrag łapie Innocenta, więc no tutaj sypie się trochę ekipa Rebels w tej rundzie. Stracili pierwszego zawodnika, teraz jednak Olimp na całe szczęście odpowiedział. Ale Ait już z rotacją pod bombsite zdolny tutaj wyjście ze strony drużyny Terro. No ale Olimp i Fly podwoili sobie rampę, więc wyciągnęli te eliminacje, które były najważniejsze. Zostaje sam neofrag w okolicach outside'u.
że wszystko wskazuje na to, że punkt zostanie zgarnięty przez zespół z Polski, bo jak widać, Neofrag totalnie nie ma zamiaru walczyć o tę rundę. Nie ma co się dziwić, bowiem patrząc stricte na same finanse, tutaj nie musi to wyglądać zbyt dobrze, także Rebels, no jeszcze z tego wyniku może wrócić. Tutaj można spróbować osiągnąć wynik 8-8 na serwerze. Jak sobie zerkam, tak widzę, że mam ogólnie dodanego tego. Dodanego YouTube'a na HLTV, ale coś nie śmiga do końca, bo pisze, że jest zero, ale jak klikniecie, to działa. Klikniecie, to działa. Ale wracając już do stricte meczyku, mamy rundę numer 10. Gracze Sinners ekonomicznie wyzerowani, także wystarczy wygrać teraz rundę. I tak naprawdę Rebels dojdzie nam tutaj do poziomu 6 do 6 bądź 7 do 5 maksymalnie dla Sinners. Także runda o powrót tak naprawdę, którą trzeba zwyciężyć, jeżeli chcesz jeszcze się łupać na niuku jak równy z równym. W razie jednak Olimp rozpoczyna eliminacją otwierającą. Olimp po raz kolejny tutaj dodatkowo fly postara się jeszcze wychylać. Oj, tutaj czekajcie, bo nie mogę tego flya namierzyć. O, mamy. Mamy flya, który trzyma sobie bezpiecznie pozycję pod gniazdem. No ale terroryści krok po kroczku zajmują okolice bombsite'u dolnego. Na tym BS-ie dolnym mamy skrzynkę, który ze spokojem czeka na podjęcie rękawicy. No i Innocent, który wjeżdża sobie na plecy, jak gdyby nigdy nic. Widzi lufę, widzi lufę! Innocencik, no trzeba fraga zdobyć! No, udało się, ale kiserek no nie musiał tutaj padać, ale jednak najważniejsze, że frag został zgarnięty, że jest to no, mimo wszystko sytuacja, gdzie zawodnicy Rebels mają przewagę, bowiem jest to aktualnie 2-1, tylko paka została zaplantowana przez Aita, no i ten będzie teraz rywalizował. 1 vs 2. Sprawdźmy, no, Innocent ustawiony już w okolicach bombsite'u. No fly musi powoli podchodzić, bo Ait naprawdę ma pełną paletę możliwości, jednak aktualnie podejście od Aita, dobre wyjście i wyłapanie tego defującego pakę przeciwnika. Fly natomiast zdecydował się wziąć tę bombę na raz, no i proszę, to rozbrojenie bomby wyjdzie nam snajperowi, mamy rundę, udaje się, rzutem na taśmę tak naprawdę zwyciężyć. Także 6 do 4, moi drodzy. Jak widać, Rebels ma realną misję, żeby odpowiedzieć. Rebels ma realną tutaj szansę teraz, żeby zrobić z tego wynik 6 do 6, bo jak widać, Sinners aktualnie bez pieniędzy. Także 6-5. No, Murbeton musi zostać zdobyty, chociaż... No... Słuchajcie, bo ja tutaj już zamieściłem, bo tutaj siwy dym się dzieje, no eliminacja za eliminację. Padamy od teków, nawet i od Glocka. Wyeliminowany Innocent, no i co się tutaj w tej rundzie dzieje? No na pewno nie tego się spodziewałem, jak mam być z wami szczery. Ale fly. Aktualnie wcelowany, no perfekcyjnie to rozegrał teraz snajper drużyny Rebels. Więc Oskar zostaje sam, Casey dobrze wcelowany, Casey nie popełnia błędu, więc runda zdobyta przez Rebels. No trochę można odetchnąć, bo nie wyglądało to zbyt dobrze. Na samym początku jednak, na całe szczęście z tego pojawił się wynik 6 do 5. No i ostatnia runda pierwszej połowy przed nami. Ruszyła nam runda kolejna. Jest jak widać fly, który został poobijany, ale zdążył zdobyć eliminację. Wczoraj akurat jak komentowałem spotkanie Gamer Legion
to ludzie pisali, że chcieliby Flya w GL za Acora. Widać, że Fly tutaj naprawdę no, z meczu na mecz, w zasadzie w każdej chyba rozgrywce, radzi sobie dobrze. No niekoniecznie możemy powiedzieć, że Szok sobie poradził z wentylacją. Oj. O, nie była za dobra zagrywka jednak ostatecznie. Beast daje przewagę. Pisarek jeszcze dobrze wcelowany, Wajta. No i mamy 2 na 2. Mamy rundę, która może to wszystko rozegrać się dla zarówno jednej, jak i drugiej strony. Fly z rotacją, on ma tylko 19 HP, więc to jest ten spory minus. To na pewno. Oskar i Biścik razem tutaj w okolicach rampy, więc będą podchodzić pod bombsite, kryty przez Flya. Terek na kwadracie, więc gdyby tak udało się podejść pod rampę, to mielibyśmy pełną kontrolę rundy. Kiserek chyba mnie słyszy. Kiserek, dawaj, plus W. Leć na B. Idź tutaj na rampę, panie Kiserek. Na rampę. Ryampa. Łysy, na rampę. Nie tam. Łysy, to nie rampa. No, więc mamy 2 na 2 i podłożoną bombę na BS-ie mniejszym. I zobaczmy, no Fly czeka, Kiserek no właśnie z tej rampy wychyla. Usłyszał chyba nasz głos, żeby właśnie spikować rampę. No i Beast zostaje sam, tutaj leci flash, wie gdzie jest przeciwnik, Flyczuk, i to będzie koniec. Wynik 6 do 6 po pierwszej odsłonie tego spotkania, także udało się odratować wymianę. No Fly nas posłuchał, żeby podejść właśnie w kierunku rampy i zdobyć tutaj jakże ważne eliminacje. Także vamos, Rebels wygrywa po raz szósty i mamy w tym momencie drugą rundę pistoletową na naszych ekranach. Ale jeszcze przed tym chwilowa przerwa, jak to standardowo w ESL Challenger League, z 1-2 minuty pauzy między połówkami przed nami. Także akurat jak mamy chwilę, to zapraszam was na wbicie na Discorda, żeby być na bieżąco z filmikami i ze strumykami. Także jak coś, to zapraszam, wykrzyknik DC, no oraz oczywiście ostatnio wleciały newsy ze świata CS-a, więc wykrzyknik nowy film dla osób zainteresowanych, co chcą sobie nadrobić po prostu, co się w ostatnim czasie działo w Counter-Strike'u. Także jak widzimy, idealna pora reklamowa, a aktualnie wracamy, runda 13 przed nami. Patrząc stricte tak na statystyki, to mamy Flya 14 eliminacji, Skrzynka Olimp po 11, no i Kiserek Innocent po 5. Po stronie drużyny Sinner 14 Biścik, Neofrag 6, 8, pozostała trójka zawodników, więc statystycznie dosyć podobnie to wygląda. No ale wracając do gry, no teraz przede wszystkim przydałoby się zwyciężyć rundę pistoletową. Wygrany pistolet da bardzo, bardzo dużo przestrzeni Polakom, żeby no odjechać delikatnie z tym wynikiem. Jak teraz Fly zeskakuje pod wodospad, no i wjeżdża nam ekipa Rebels pod bombsite A. Teraz jednak CTeki, no lekko w szoku, co się w zasadzie wydarzyło. Ale Kiserek, no może nie strzelał w tej pierwszej połowie, ale mając Glocka w swojej dłoni, no ten jak widać rozdaje kedziory, no i proszę. Kiser nam się rozstrzelał, hat-trick w jego wykonaniu. Jakże ważna pistoletówka. Jak na razie pod kontrolą Rebels, jeszcze Olim czeka na rotację od przeciwnika, wie, że Ait jest na rampie, także teraz podjęty pojedynek, ale jak nie Olimp, to Innocent zakończy tę batalię zwycięstwem hiszpańskiej organizacji. 7 do 6, Rebels obejmuje prowadzenie na mapie. Drużyny przeciwnej, więc runda zgarnięta. Full eco od ekipy Sinners, więc Ait będzie ryzykował. No podjęta próba, ale no totalna dominacja ze strony Rebels Gaming. Szybkie eliminacje się posypały, no i Oskar to jest ostatni żyjący zawodnik. Ten jak widać dojeżdżany przez zawodnika z Polski. Także koniec końców to 8 zwycięstwo zostało zgarnięte. No i znowu mamy przerwę. Znowu mamy moment, gdzie trzeba chwileczkę poczekać na kontynuowanie tego spotkania.
Jeżeli chodzi generalnie o ESL Challenger League, to jutro o godzinie 17:00 ostatni mecz Rebels w ramach fazy grupowej. Będzie to mecz na Alternate Attacks, więc patrząc na aktualne miejsce w grupie, no Rebels zajmuje piątą lokatę. Sinners ma 3 zwycięstwa, jedną porażkę, 9 punktów na swoim koncie, więc takie zwycięstwo nad Sinners będzie na pewno dosyć ważne. Też X-Sprout gra z brazylijskim luzem jutro, także jeszcze kilka tych spotkań jest do rozegrania. Patrząc na grupę Rebelsów, no to właśnie Rebels Alternate oraz właśnie Rebels kontra Sinners aktualnie. Czyli można by było wyciągnąć bilans 3 zwycięstwa, 2 porażki. X-Sprout, brazylijski luz, no to będzie taki mecz, który też dużo nam powie o końcowym rozłożeniu drużyn po zakończeniu tej zasadniczej fazy. No ale teraz rozpoczyna eliminację otwierającą. Olimp zgarnia kolejne trafienie. No mamy wyjazd pod bombsite'a. No i proszę bardzo. Gracze Rebels zgarniają szybkie eliminacje. No i okazuje się, że tutaj ta strona atakująca jest w stanie oddać. No jak widać, trójka graczy, która pozostała przy życiu, ma pełne paski zdrowia, więc no nie ma co mówić. To będzie runda dla Polaków. Jeszcze dodatkowo Kiserek wyłapuje. Wyłapuje tą eliminację. No i Ait to tylko i wyłącznie jeden gracz, który nie ma czego szukać w tej rundzie. Nie ma czego szukać w tej rozgrywce, więc 9 do 6. Dodatkowo Sinners bez kasy będzie w kolejnej rundzie. Także no jeżeli Rebels nie popełnił błędu w następnej wymianie, to będziemy tutaj świadkami wyniku 10 do 6 na naszych ekranach. Patrząc po ekwipunku Sinners, no Ait, no jako jedyny będzie miał taką naprawdę poważną broń. No Oskara też trzeba się lekko będzie obawiać, bo jednak scout na daleko. Pierwsza próba gry w okolicach dorsów się pojawia. No i też na outside Kiserek jako drugi będzie próbował wychylać. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam na tej pozycji na outside może dojść do pierwszej eliminacji. No i właśnie Ait zaskakuje Kiserek, nie sprawdza za bardzo pozycji. Mamy aktualnie zdobyte prowadzenie. Dodatkowo Innocent czeka na potencjalny skrót, ale do niczego takiego nie dochodzi, bo Sinners ma przewagę i dla nich najważniejsze byłoby wykorzystanie teraz tego pierwszego zabójstwa. Też zobaczmy, jak Szok mądrze kombinuje. On chce pójść po broń, którą stracił jeszcze przed momentem Kiserek. No ale tutaj zaczynają się poważne kłopoty. No, Biścik kasuje Olimpa. Dodatkowo teraz trafiony też skrzynka, ale ten na całe szczęście zgarnia trafienie, chociaż Neofrag bierze sprawy w swoje ręce. No, Cent i Fly jeszcze walczą. Fly teraz z full auto, no i mamy pierwszą eliminację. No, Fly musi trzymać Innocentowi wejście do wentylacji, bo Polak będzie plantował bombę. No i teraz rotacja się pojawiła. Innocent trzyma sobie małe dorsy. Ekipa antyterrorystów, no w zasadzie zwarta i gotowa do podjęcia pojedynku, jednak teraz Innocent musi zdobyć przynajmniej jedno zabójstwo. Innocent z trafieniem, Innocent jeszcze miał okazję, ale Fly ostatecznie zostaje sami. Oskar ze skauta to wszystko kończy, także 10-6 odjechało, bowiem to Sinner zgarnęło kolejny punkt na swoje konto. No
Ja zastanawiam się, czy to był taki jednorazowy wypadek przy pracy, czy jednak Sinner chce pokazać, że strona defensywna oddaje, że strona CT jest dla nich tutaj dosyć istotnym elementem. Skoro jest to ich mapa, to na pewno mają przygotowane tutaj jakieś sensowne zagrywki na podwojenia pozycji, czy też po prostu dobre krycie lokacji. Ale patrząc na rundę numer 17, widzimy, że pojawiły się aktualnie tutaj kałaszki. Jest też AWP u Flya, co najważniejsze. Ten zdecydowanie jak na razie takim bohaterem swojej drużynie, bowiem ma on aż 17 zdobytych eliminacji. Jest jedno spokojnie. Zobaczmy, bo mamy atak w kierunku rampy. Tutaj Olimp dorzuca pierwsze flesze. Ależ bandytko, jedzie nam Olimp po eliminację. Neofrag zaskoczony, więc mamy zdobyte prowadzenie. Rebels posiada teraz zawodnika więcej. Tylko że Ait na bombsite B będzie takim chyba najważniejszym oporem, który trzeba przebić. Sprawdźmy, czy uda się tutaj zdobyć eliminację. No Ait nawet nie zareagował tak zbytnio na wychylenie się potężnych Polaków. Udaje się zyskać inicjatywę na BS-ie mniejszym. No teraz kwestia zaplantowanej bomby i być może jeszcze kolejnych eliminacji zgarniętych przez ekipę atakującą. Szok na pewno nie chce się jeszcze poddawać. Zawodnik, który no na pewno, zdobywając teraz eliminację, dał taką lekką nadzieję Sinners, że jeszcze można o to powalczyć. Zobaczmy, że Insta Oscar schodzi na wentylację, żeby jeszcze spróbować podejścia pod ten site dolny. Szok przy dorsach. Ekipa terrorystów jeszcze bez większego ryzyka, natomiast Oscar aktualnie będzie próbował wychylać. Wie, gdzie jest bomba, więc Oscar, czy będzie to jakaś próba depowania na raz? No, jak widać, Casey na to nie pozwoli, więc punkt w dosyć pewny sposób wygrany przez Rebels. 10-7, więc widać, że ta poprzednia runda to był tylko i wyłącznie wypadek przy pracy. Udaje się zgarnąć rundę, udaje się zdobyć 10. zwycięstwo. No i Sinners, jak na to, że prowadzili bodajże 6-2, jeżeli się nie mylę, no to ta gra od drużyny Oscara, no nie wygląda aktualnie najlepiej. No Rebels, im dalej w las, tym skuteczniejsze. Zobaczmy, że też zawodnicy zaczynają tutaj wychodzić na plus. Na plusie Casey, na plusie Olimp. Na zero już mamy Kiserka, który jeszcze przed momentem, no nie wyglądał najlepiej, jeżeli chodzi o kwestie zdobytych eliminacji. Innocent też już 4 fragi potrzebuje do tego, żeby wyrównać sobie statystyki. No, ADR-owo patrząc, no to jest 112 u Flya. I to jest jedyny gracz na całym serwerze, który przebija barierę 100 ADR-a na rundę. Blisko jest Casey oraz Olim, bo ci na 96 i 93 kolejno. A Sinners taki przedział mniej więcej 85 do 65. Także tam, że tak powiem, bardziej równo. Ale jak widać mniej skutecznie, bo mniej punktów mają oni zgarniętych po swojej stronie. Jednak wracając do rundy numer 18, mamy jak widać Kiserka, który aktualnie obity zostaje do 52 punktów zdrowia. Aktualnie, o, Kiserek! Ależ początek, ależ piękna eliminacja otwierająca. To się cenia, od razu zmiana decyzji, żeby zaatakować pod neofraga. No i bomba zostaje zgubiona. No niestety, no ta decyzja nie zadziałała najlepiej, bowiem neofrag sobie wyklikał. I jeszcze co najgorsze dla Polaków, on żyje na ponad 30 HP na koncie. Został Kiserek, został Olimp. No i czy ta dwójka coś zdziała? Na pewno Kiserek będzie próbował jeszcze zdobyć zabójstwo. No i udaje się zdobyć eliminację, tylko czy właśnie ten ogień krzyżowy może zostać jakkolwiek powstrzymany. No neofrag bardzo ładnie z szokiem trzymają teraz tą bombę. No i zobaczmy, jak
potoczy się dalszy etap tej rundy, bo Biścik w sumie dołączył tutaj do swoich kolegów. No i typowo jest full focus na pakę, typowo jest full focus na trzymanie krzyżowo tego ładunku wybuchowego. Tak się skupia na Neofragu, który w sumie trzyma mniej więcej pozycję, jednak teraz timingowo idealnie Neofrag rozdaje karty przy życiu samolim. Paka bardzo, bardzo ciężka do podniesienia, także Sinner zgarnia 8 punkt. Ale to niestety była taka runda troszeczkę z... no wiadomo czego, bo tutaj nie można takich słów wymawiać na ECL-u. Ale myślę, że każdy wie, o co chodzi. 10-8 na naszych ekranach. Ale pieniążki jeszcze jednak są, z tego co widzimy u poszczególnych zawodników. Może nie będzie to idealne wyposażenie, ale taki ekwipunek, który może zagrozić drużynie Sinners. Aktualnie Kiserek właśnie z tą Giverą. Jedna z dwóch poważnych broni w ekipie Rebels. No i sprawdźmy, czy to wystarczy, żeby powstrzymać ekipę defensywną. Na razie Innocent przygotowany to jest granatami, żeby no jak najbardziej wesprzeć kolegów podczas wejścia pod ten bombsite A, który na razie Biścik obijany, ale w sumie Kiserek też delikatnie oberwał. Fly w drugie tempo będzie flashował. No i czyżby było przyspieszenie pod site? Jak najbardziej, ale proszę! Kiserek Olim z eliminacjami. Pojawia się też rotka od CT. Dwóch graczy na Heavenie, ale odcinane są tutaj, jak widać, skutecznie pozycje. Nie ma opcji na wejście, nie ma opcji tak naprawdę na atak. Innocent jeszcze, jak widać, trzyma sobie z czerwonej możliwą rotację pod maina, tylko że antyterroryści nie chcą ryzykować. Wiedzą, że ekonomia nie wygląda zbyt dobrze. Dlatego dla nich najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu przechowanie broni do rundy kolejnej. 11-8. No i zbliżamy się powoli do zakończenia tej mapy, jeżeli ta gra po stronie atakującej będzie tak dobrze wyglądać. W sumie to wejście pod bombsite A Rebels ma naprawdę fajnie przygotowane. To może cieszyć. To na pewno zadowala. No ale teraz Sinner zbierze jeszcze przerwę taktyczną przed rozpoczęciem kolejnej rundy. No wiedzą, że są w bardzo ciężkiej sytuacji. No mimo, że wygrywają rundę, to jednak kolejna jest dosyć pewnie zwyciężona przez ich oponentów. Dla nas na pewno są to dobre informacje, bowiem Rebels Gaming no, może tutaj zwyciężyć mapę przeciwnika. Może pokonać drużynę, która zajmuje aktualnie drugie miejsce w fazie grupowej. No i też przede wszystkim można ich wyprzedzić, bo w sumie jeżeli Rebels wygra też z Alternate Attacks jutro, to będzie dosłownie ten sam bilans co Sinners. A w sumie skoro w bezpośrednim meczu na przykład wygrają 2-0, to wydaje się, że... jest wtedy bardzo duża szansa, że będą po prostu przed nimi. Nie wiem do końca też, jak w Challengeru wygląda... w Challengerze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o drużyny, które mają ten sam bilans. Czy liczą się bardziej rundy, czy bezpośrednie spotkanie. Bo aż tak głęboko w ten regulamin nie zaglądałem, ale... ten mecz będzie na pewno bardzo, bardzo ważny, żeby mieć szansę po prostu, żeby ich prześcignąć w tabeli. Jak na razie dobry początek od Sinners. No oni chcą jeszcze tutaj odrobić. Oni jeszcze chcą tutaj zwyciężyć na mapie własnego wyboru. Pokazał to w tej rundzie już Neofrag, że gotowy jest do nawiązania walki. Nasz skrzyneczka odpowiada. 4 versus 4. Skar schodzi z wentylacji. Siła prawo, strzelony chłód. Darmowy, słuchaj. Żeby był jakikolwiek, bo no bez chuda to jest dramat. Na razie Oskar szok. Oj, Oskar po raz kolejny i zostaje tylko i wyłącznie Innocent. No ale nie na długo, bowiem Neofrag jak rozpoczął wymianę, tak również ją i zakończył. Dwupunktowe prowadzenie wciąż po stronie Rebels, ale no ta ekonomia jest nieprzyjemna. Kiserek i Fly na poziomie 2-2,5 tysiąca dolarów mniej więcej. Casey na trójce. No i Olim z Innocentem mogliby sobie pozwolić na kałaszki. Dlatego bardzo dobra wzięta pauza przede wszystkim, bo teoretycznie można zaryzykować, ale dużo bezpieczniejszą opcją byłoby zagranie na digielkach. Rzucenie Flyowi i Kiserkowi właśnie jakiegoś teczka.
Żeby nie byli tak totalnie bezbronni. No i wiadomo, że Rebels też przecież na tych pistoletach strzelać potrafi. Też lubią gdzieś tam z tych digielków polować na głowę, więc nawet gdyby tylko i wyłącznie były to lepsze pistole, to no nie powiedziałbym, że Rebels będzie totalnie bezbronne w tej 21. wymianie na Nuke. Ruszamy. Jednak bezpieczniejsza opcja wybrana przez Rebelsów. No i w sumie rush w kierunku rampy, ale Oskar już z trafieniem. Dodatkowo Ait ubezpiecza pozycję, chociaż Innocent odpowiada. Innocent po raz kolejny. I to już jest dosyć ciekawa sytuacja. Tylko że wątpię, żeby Innocent sprawdził teraz swoją prawą stronę. No chłopa ustawionego na VP. Wydaje mi się, że to jest pozycja taka, która zmieni bardzo mocno teraz tę rundę i no nie będziemy w ogóle jej chcieli jakkolwiek skontrolować, chociaż Neofrag z trafieniem. No i Fly zostaje, sam Fly tu jeszcze się chowa, Fly daje sobie szansę, ale Neofrag nie zawodzi swojej drużyny w tej jakże ważnej rundzie tego pojedynku. 11-10, no oba teamy mają już dwucyfrowy rezultat po swojej stronie. No i teraz najważniejsza mobilizacja, teraz najważniejszy etap całego tego meczu, bowiem pełne wyposażenie ma zarówno Sinners, jak i Rebels. Ekonomicznie dużo lepiej wygląda CT, ale Neofrag oraz Ait no będą mieli pewnego rodzaju kłopoty, jeżeli nie zwycięży Sinners tej rundy, bo bonus 1400 za dużo, to oni sobie nie dostaną tej kaski. Jednak Beast, dobra pozycja, ależ wykombinował sobie ustawienie teraz antyterrorystą. Tego raczej nie sprawdzi na Olimp, ale mimo że nie sprawdził, to wygrał pojedynek strzelecki, dając eliminację na wyrównanie. No wcześniej Innocent padł na ziemię, chyba w okolicach outside'u. Jednak Hiserek przechodzi po cichutku do Feniksa. No to jest okazja, żeby zająć sobie bardzo dobrą pozycję na mapie. Pozostała trójka graczy pozostaje na kwadracie, więc wydaje się, że Rebels musi po prostu poczekać, ale no jeżeli tutaj pojawi się pik pod snajpera, to nie będzie to nigdy zbyt dobra opcja. Chociaż Kiserek zdenerwowany wjeżdża na bombsite dolny, łapie kolejną eliminację od siebie, zajmuje w pełni pozycję, ale no potrzeba jest tego, żeby no koledzy mogli jakoś przerotować, ewentualnie nie wiem, no Fly może zaplantuje pakę na BS-ie A. Zobaczmy, co na to w ogóle Oskar, bo timing teraz nie zadziałał za dobrze, ale bombę uda się na całe szczęście podłożyć. No Oskar teraz jednak od pleców najważniejszy. Pojedynek tej rundy wygrany jednak przez Oskara i Kiserek. Zostaje sam 1 vs 2 od Łysego. Ten jednak troszeczkę się tutaj przypalił. Za jednak szybko granat, no i Kiserek zachowuje spokój, bo nie do końca wie, gdzie spodziewać się przeciwników. Kiserek, jaki timing, timing niestety fatalny i Ait to wszystko zakończył. 11-11, Sinners wyrównuje nam ten pojedynek, zgarniając jak widać kolejną rundę na swoje konto. Jest to trzeci punkt, nie przepraszam, trzeci, czwarty, trzeci punkt wygrany z rzędu. No ale była podłożona bomba, więc ten dodatkowy bonus finansowy wpadł na konto Polaków. Tylko czy to wystarczy? Tylko czy to będzie wyposażenie, które pozwoli Rebelsom na zgarnięcie punktu mapowego? No teki zakupione przez ekipę atakującą. Sinners oczywiście na bardzo mocarnym ekwipunku. AWP u Oskara, reszta graczy na szturmówkach. No jaki call zarzuci nam teraz Innocent, nowy prowadzący ekipy Rebels. Co tutaj zostanie wykombinowane? Zobaczmy. Wszystko nam wskazuje na wejście pod bombsite A z masą granatów. No ale czy tak będzie? No to jest pytanie. Na razie Innocent refraguje Kiserka, więc udaje się zdobyć eliminację na 4-4. Biścik chce wycofać trochę z okolic bombsite'u, a więc no w pewnym sensie rura pod bombsite górny mogłaby być dobrym rozwiązaniem. Ale troszeczkę zmienili plan działania z tego co widzimy. Smoki zostaną rzucone na outside. No wleci tutaj ścianka. No i pojawi się próba przebicia. Pojawi się próba zajęcia prawdopodobnie okolic Feniksa. Chociaż Olimp zostaje standardowo na lurku gdzieś w okolicach kwadratu. Rebelsi
chcą zagrać 200 IQ, niby rzucili ścianę, ale będą splitować maina, no i cały ogólnie bombsite, a więc może akurat to będzie dobry plan, chociaż niestety gracze Sinners perfekcyjnie skontrowali nam to wejście od Rebelsów, 12 do 11. No i to drużyna Oscara, jak widać, ma rundę mapową, tutaj to Sinners za chwilę może się cieszyć ze zwycięstwa na mapie własnego wyboru. Plan był ciekawy, no, udało się gdzieś tam podejść pod tego maina, udało się wyjechać w kierunku bombsite'u A, no, tylko że pojedynki strzeleckie zostały dosyć pewnie wygrane przez Sinners. No ale zostaje jeszcze jedna szansa do tego, żeby doprowadzić nam do dogrywek. Zostaje tutaj jedna okazja, aby zgarnąć rundę po stronie atakującej. No wczoraj podczas mojego 8-godzinnego casta, gdzie komentowałem Gamer Legion w zamkniętych kwalach do Jonkoping, no tam mieliśmy praktycznie każdej mapie dogrywki. No i totalnie zajechali mnie, jeżeli chodzi o gardło, jeżeli chodzi tutaj o energię, ale dzisiaj liczyłem na mecz bez dogrywek, przyznam szczerze, a tutaj może się okazać tak, że no jak wczoraj, masa dogrywek będzie tutaj zaprezentowana. Tak aktualnie Oscar trafia jednego z rywali, Oscar kolejna okazja, ale tym razem trafił, ale niewystarczająco skutecznie, więc szybko Fly zdobywa odpowiedź. 4 na 3. Bomb side B przejęty przez zawodników Rebels. Bomba została zaplantowana. No i my lecimy dalej. No, Olimp celowany prosto w main, ale teraz pojawia się odpowiedź. Fly refraguje, ale Ait z szokiem również mocno skutecznie. Fly już w znanym miejscu, ale wsparcie od Kiserka musi się tutaj pojawić. Aż szok wysadza aktualnie Polaka. No i z tego, że mieliśmy przewagę, nie pozostaje już tak naprawdę nic. Kiserek czeka z Palakiem. Oj, tutaj dobrze dorzucony granat. No chce ugrać jak najwięcej czasu zdecydowanie teraz Kiser jednak. Ten podchodzi od drugiej strony. Kiserek teraz. Oj, oj, Kiserek niestety nie trafia nikogo, mimo że miał okazję na dwa zabójstwa. To nie udało się. Nie udało się zrobić roboty. 13 do 11. Ależ pechowa końcówka w wykonaniu Rebelsów. Także Sinners, no mimo że tutaj przegrywali, to zgarnęli 5 punktów z rzędu i zakończyła nam się dzięki temu mapa The Nuke zwycięstwem drużyny z Czech. Także 1-0 dla Sinners. No i następna mapa to mapa oczywiście The Ancient, a później w razie remisu będzie potrzebny Anubis. Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o mapki. No, a przed nami aktualnie chwila przerwy i my słyszymy się gdzieś za około 10, maksymalnie 15 minut na mapie numer 2. A wy wpadajcie na Wykrzyknik Nowy Film i Wykrzyknik DC. Nowy materiał, newsy ze świata CSK. No i wbijajcie na DC, żeby być na bieżąco. Do usłyszenia za chwilę.
Back, 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 back
line, yeah. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Druga mapa powoli nam się rozpoczyna. No i zobaczymy. Siema Sejdenik. Witam, witam. Jest to druga mapa, jak coś spotkania. Rebels versus Sinners. No i aktualnie, no posypały się eliminacje. I od razu jest 1-0 Sinners. Niezawodne podczas tych rund pistoletowych tak naprawdę. Ja muszę sobie coś dojeść, bo jestem taki głodny, a jeszcze obiadu nie jadłem. No, pochrupię chwilę. Jak żyć poleci? Wiesz co? Powoli do przodu. Dzięki, dzięki. A ty jak tam? Mamy gdzieś tam eliminację otwierającą. No i w sumie taka runda jako szybko posypała się, jak widać. Ja właśnie teraz mam akurat tak, że trochę tych meczy jest, nie? Więc gdzieś tam nie narzekam pod tym względem. Także w sumie jest gituwa. Lecimy. Runda kolejna. Powoli następuje przejmowanie pozycji, ale... Biśnik tutaj sobie indywidualnie w zasadzie, jak widać, klika. Mamy już wypracowane 3 eliminacje od Sinners. Zostaje Innocent, zostaje Kiserek. Może ciężko jest zrobić cokolwiek tak naprawdę, nie? Widać, że tutaj Sinners po prostu jedzie. Ja dziś dałem wodę, ja nie wiem gdzie. Czekajcie. Dobra, jestem. Aj, ale była okazja.
no! Prawie. Dobra, ostatni kęs sucharka, żeby mieć cośkolwiek na żołądku. No i zaczynamy poważnego CS-a, widzowie. Daj mi nick, Stefcio, na Discordzie, jaki masz. Dobra. Dobra, także pauza mija. Runda nam się wznawia i będzie pełne wyposażenie z tego, co widzę. Także jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. Pełne wyposażenie po stronie Rebels. Akacze zakupione. Dobrze byłoby gdzieś tam to Sinners machnąć, pokonać, ale teraz, oj, Olimp, piękny początek. Jeszcze jak widać pojawia się atak Olimp z okazją, ale aj, to odpowiada. Render, jednak rebelsi natychmiastowo przyspieszają pod bombsite A. Trzeba odciąć tutaj dwie pozycje, zarówno CT, jak i okolice Donata, żeby skutecznie zaplantować ładunek wybuchowy. No i zobaczmy, tutaj mocno obity Oskar, no zaledwie 9 HP na jego koncie. Wygląda to naprawdę nieźle. No, paka zostaje zaplantowana, chociaż teraz mocno poobijana dwójka graczy Rebelsów. Casey oraz Innocent, no nie mają za dużo HP. Fly jeszcze dodatkowo upada na ziemię. Oj, biścik, dwie odpowiedzi zgarnia dodatkowo kłopotów. Ciąg dalszy, też Casey na całe szczęście jest w stanie odpowiedzieć jednocześnie. Na miejscówce mamy Kiserka. Kiserek jeszcze próbuje coś zmienić, ale nie zmieni niczego już w tej rundzie, bowiem Szoki, Oskar skutecznie zdobywają odpowiedzi. Więc to drużyna Sinners punktuje w tym momencie po raz czwarty. 4 do jaja, Rebels Gaming jak na razie bez większej tutaj walki na mapie własnego wyboru. Widać, że ta strona atakująca przynosi bardzo, bardzo dużo kłopotów. No Sinners na pewno mocarny, Sinners na pewno silne. Akurat może nie śledziłem za bardzo tej drużyny, przyznam szczerze, gdzieś tam widzę, że piszecie o zmianach w drużynie Sinners, ale skład na papierze wygląda całkiem okej. No przecież w zasadzie Neofrag zdążył sobie zdobyć doświadczenie w OG. Wrócił tutaj do Sinners, no i będzie próbował na pewno walczyć, jednak aktualnie łatwiutko Olim daje się wyłapać. Double skrót okolic bombsite'u A. No, podejście pod Cave'a, z tego co widzimy, pojawia się dosłownie całym składem od drużyny Rebels. Na eliminacji kontaktowej jak na razie nie ma zdobyte. Jest to tylko i wyłącznie ten frag zdobyty przez Aita na BS-ie A. Ale rebelsi muszą się tutaj wziąć w gaś. Rebelsi muszą zacząć zdobywać nam rundy, jak widać. No i sprawdźmy, co teraz Casey będzie w stanie zaoferować. Jak na razie podejście prosto pod Szoka i eliminacja zdobyta tutaj przez Polaków. Fly refraguje nam, jak widać, kolegów. Jednocześnie teraz Innocent był bardzo bliski zaskoczenia, ale teraz no, trzeba by się odwrócić, trzeba by tutaj sprawdzić pozycję. Innocent jednak rzutem na taśmę wypracował tutaj kolejne zabójstwo dla Rebelsów. No i mamy, jak widać, przewagę, ale ta przewaga zbyt długo się nie utrzymuje. Kiserek obity do 40 HP mniej więcej. No a Oskar zaczyna już podjazdówkę. Fly zostaje ostatecznie sam. No i Fly teraz z trafieniem. I ostatnia wymiana również zgarnięta przez Alana. Także 4-1. Odpowiada nam, jak widać, drużyna Rebels. I zdecydowanie dobrze teraz ta runda wyglądała od samego Fly'a. Udało się rozdać hedziory. No i ponownie to Fly ratuje skórę swojej drużynie. On jest po prostu mocarny. I rebelsi no, muszą się na pewno cieszyć, że taka osoba jest w szeregach właśnie tej drużyny.
4-1. Jednocześnie widać, że już pierwsze kłopoty po stronie Sinners się pojawiają, bowiem zarówno Ait, jak i Biścik nie posiadają aż tak dobrego wyposażenia. Co prawda Oscar Neo oraz Shock, M4 oraz Awupa. No aktualnie mamy split na bomb site A. Tutaj bardzo mocno pod ten site większy chcę teraz sforsować ekipa Rebels. No i timing zadecyduje nam tutaj o szansie na zwycięstwo. Jednak aktualnie Ait poobijany i Nocent kasuje Neofraga, więc tego zioma, który miałem 4, już na serwerze nie ma. Ait też jak widać wysadzony przez Łysego. Przewaga widoczna po stronie drużyny Rebels. No obudzili nam się troszeczkę zawodnicy z Polski. No widać, że chyba wystarczyło tak naprawdę to jedno zwycięstwo na przełamanie, żeby no zyskać trochę wiary w siebie, zyskać trochę gdzieś tam, wiecie, pewności co do mapy własnego wyboru. No bo tak jak mówię, no mecz z Sinners jest wyjątkowo ważny, bowiem Sinners, jeżeli przegra, będzie mieć bilans 3-2. I jutrzejszy mecz na Alternate Attacks Rebels również może dać dosłownie taki sam bilans, jeżeli chodzi o wynik w grupie. W przypadku przegranej jedynie gdzieś tam rezultat pokroju dwa zwycięstwa i trzy porażki może mieć miejsca, to nie musi dawać wcale aż tak dobrego miejsca w grupie. No nie wiem wtedy, czy to nie będzie po prostu lower grab, bo Sprout w sumie na pewno jest już pewne tej niższej drabinki. Natomiast właśnie Rebelsi muszą walczyć o mida, muszą walczyć o środek. No jedziemy. Runda numer 7, moi drodzy. Sprawdźmy, co na to drużyna Rebels, bowiem no, zaczyna się wykonywać comeback od Polaków. No i teraz ponownie tutaj, jak widać, walka w kierunku bombside'u A może zostać podjęta. No i Olimp domyka to wszystko od oktagonu, sprawdza, co się mniej więcej dzieje. Ale CTK z pełną kontrolą bombside'u B. No a jak widać nie ma za bardzo nikogo, jednak teraz Tiny zadecyduje o eliminacji, no i pięknie. Olim wyłapuje pierwsze, wyłapuje drugie zabójstwo. No i o to chodzi, taka runda dla ekipy Rebels bardzo mocno się przyda, bowiem no najważniejsze jest to, żeby trochę tej ekonomii oszczędzić. Biścik próbuje tutaj podnieść jeszcze lepszą broń dla swojego kolegi z drużyny, żeby właśnie ta AWP-a mogła być dysponowana przez Oscara, który jak wiemy no z tej AWP-y może naprawdę dobrze sobie poradzić. Biścik jak najdalej bomb site'u, żeby na pewno ta broń została przechowana. Także Sinners no w sumie jak na taką rundę, gdzie i tak tej kasy oszczędzali, to im za bardzo nie szkodzi to, że nie zdobyli za bardzo eliminacji. Rebels natomiast wygrywa rundę, gdzie nie stracili zbytnio zawodników. I tutaj kwestia ekonomiczna znacząco odjeżdża. Pojawiają nam się oczywiście zakupy teraz od drugiej strony Sinners na M4-eczkach. No jedynie Biścik dalej z pistoletem maszynowym, także czegoś zdecydowanie tutaj brakuje. Natomiast Rebelsi znowu pod bombsite A. Zobaczmy, tutaj wyczaili sobie chyba taktykę, która jak widać działa. Sinners mocno przygotowane pod bombsite'em B. No znowu dojeżdżają pozycje. Natomiast my kroczek po kroczku podchodzimy pod ten bombsite oznaczony literką A. Przygotowany z granatem jest tutaj też jeden z zawodników. No jednakże Sinnersi za chwilę ogarną, że skoro pod B nie ma nikogo, to na ten bombsite A wypadałoby spróbować przerotować. Okej, Ziol teraz w ogóle mam wrażenie, że nie strzelał w rywala, a zdobył nam eliminację. Także przewaga po stronie Rebels. Mamy 4-3, dodatkowo podłożony ładunek wybuchowy daje bardzo dużo możliwości, dzięki czemu no raczej Sinners nie będzie starało się już tego wszystkiego odbijać, tylko że to Rebels Gaming zapunktuje po raz 4. No i teraz tak naprawdę wystarczyłoby, żeby Polacy
wypracowali sobie jeszcze jakąś eliminację. Wypracowali sobie tutaj jeszcze jakieś zabójstwa, bo jeżeli straci Sinners wyposażenie, to tak naprawdę będziemy mieli naprawdę udaną sytuację, chociaż teraz paka defowana. No panie Olimp, trzeba tutaj przyspieszyć. Olimp teraz z szansą. O Jezus! Jezus, my to przegrywamy! Co się stało? Runda oddana dla Sinners. No nieprawdopodobne, że nie udało nam się tego odratować. Ja już byłem naprawdę pewny sukcesu, byłem pewny zwycięstwa, mówię, dobra, weźmy ich tutaj, jeszcze rozwalmy, żeby czasem tej ekonomii nie zachowali. A okazuje się, że to Sinners wydefowało bombę i zgarnęło piątą rundę na swoje konto. Także widać, co to znaczy polski CS. Polish CS w tej rundzie był po prostu zaprezentowany. Oby tylko Rebels się nie zatrzymało po, no, takiej wtopie. No myślę, że można to spokojnie tak nazwać. Ale bolesna runda, ale to... Ależ to było tutaj pechowe. Jednak no, wracając do rundy, tym razem pod bombsite B pojawia się podejście Olimp, natomiast na środku. Ale Neofrag ze kolegą przebijają, jak widać tu. Zdobywają eliminację otwierającą. Teraz jednak flash, ale świetna kontra od Flya. Casey może zdobyć dzięki temu eliminację, ale Szok również zdobywa double killa. Pojawia się dojazd i Nocen z eliminacją. No i Oskar teraz w ustawionych tych smołkach, no, będzie próbował przyczarować snajper drużyny Sinners. Poleciał aktualnie palak tutaj Oskarowi. Pozwala się na lekkie wyjście. Jednak teraz Neofrag, no tutaj naprawdę nieźle się zaprezentował. No ale cóż, no paka jest defowana na raz. No tutaj próba skanowania, ale no te skany zbyt dobrze nie działają. No nie do końca dobrze przygotowana zagrywka na sam koniec rundy, więc 6-3 Sinners po wygraniu tej poprzedniej rundy, jak widać, się nie zatrzymuje, tylko dalej napierają po swoje, tylko dalej zdobywają, jak widać, kolejne rundy na swoje konto. Ekonomia jednak jest po stronie Rebels wysoka, jak wspomniałem wcześniej. No oni poprzez wygranie rund w dosyć pewnym stylu oszczędzili masę kasy, tylko że teraz wymiana 1 versus 1 nie faworyzuje w zasadzie nikogo. Natomiast Casey po fleszyku będzie próba przejścia. Casey teraz stara się zająć jak najlepszą dla siebie pozycję na mapie. W końcu Szok wyjeżdża na pełnej Szok, zdobywając teraz eliminację. Daje nadzieję swojej drużynie, ale Kiserek nie ryzykuje. Kiserek bez wychylenia w żaden sposób. Nie chce Łysy ryzykować, aż teraz dobrze wycelowany w pozycję. No i proszę, i Nocen z trafieniem. Kiserek też daje taki strzał ostrzegawczy. Ale Szok wygrywa kolejną bitkę strzelecką. No nieprawdopodobne, no Szok z tym Famasem jest tutaj takim mocno nieprzyjemnym zawodnikiem. Aktualnie double ustawka na Cave'ie. Palak dosyć dobry, więc w sumie kontra to wejście na bombsite B. To może się tak naprawdę opłacić. Paczka zaplantowana. No Fly oczywiście musi teraz ubezpieczyć stronę CT, żeby rywal za bardzo się nie poczuł, ale już od pleców pojawia się podejście. No i jak widać, trafienie zdobyte. Fly zostaje ostatecznie sam. I Fly tutaj, jak widać, próba ustawienia. Nietrafiony strzał pierwszy, tutaj druga. Korekta dosyć celna, ale jak widać, i tak to było za mało. Szkoda, że nie trafił tego z CT, bo mielibyśmy 1-1, a tak Sinners punktuje po raz 7. No i coraz większe kłopoty od Rebelsów, jak widać. Zatrzymali się po tej trzeciej rundzie. Ten jeden błąd zadecydował, że drużyna Sinners się po prostu rozpędziła. Słaby wynik, przyznam szczerze, jak na mapę The Ancient.
No i my, moi drodzy, rozpoczynamy tutaj kolejną rundę. No i Ajty zaczyna od eliminacji otwierającej. Przewaga po stronie drużyny Sinners, także dobrze rozpoczynają oni ten pojedynek. No ale aktualnie pojawia nam się wejście pod B-Szok, natomiast zgarnia dwie eliminacje. No i w rundzie 11 znowu jesteśmy bici, znowu Rebels traci zawodników i to Sinners ma przewagę. Dodatkowo zobaczmy, co robi Neofrag, jakież tutaj łatwiutkie i odważne zagranie od niego, chociaż Innocent odwraca się jeszcze napięcie, ale to i tak, 1 versus 3, stosunkowo ciężka sytuacja. Widać, że nie chce oddać AWP, ale w sumie ekipa Sinners, no kasę na taką AWP będzie posiadała, więc bezproblemowo Sinnersi zgarną za chwilę ósme zwycięstwo. No i Innocent jeszcze sobie pozwala na ustawkę w okolicach rampy. I czy złapie odpowiedni timing? Czy będzie w stanie zdobyć tutaj eliminację? Reprezentant Rebels. To jest pytanie. No Innocent czeka. Miałby na pewno szansę, gdyby wyeliminował tę dwójkę z bombsite'u. Ale teraz przede wszystkim no, priorytetem jest dobre zajęcie lokacji. Innocent miał szansę, ale aj, błędu nie popełnia. 8-3. No i ostatnia runda pierwszej połowy przed nami. Że 12 starcie, czyli ostatnia runda pierwszej połowy tego spotkania przed nami. I leci nam ekipa Rebels po czwartą rundę. No później wygrać pistola to będzie priorytet. Jeżeli udałoby się wygrać pistoletówkę i tę ostatnią rundę, to byłoby naprawdę nieźle. Jednak aktualnie Fly zaczyna trafieniem otwierającym. Przewaga 5 versus 4. Że Rebels. Miejmy nadzieję, że się podniesie, bo on tutaj ciężko, ciężko jak na razie to wygląda pod względem samego rezultatu. Pierwsza mapa może i close, bo było 13-11, ale na drugiej spodziewałem się dużo lepszej gry, jednak no to Sinners w sumie wybrało stronę, jednak to Sinners gra no teoretycznie po tej łatwiejszej stronie, więc może akurat po zamianie ta gra będzie prezentowała się zdecydowanie lepiej. No ale teraz wejście prawdopodobnie w kierunku bombsite'u B. No, smoke'i dorzucone. No i rebelsi z próbą przyspieszenia. Tutaj został tylko w zasadzie zawodnik trójeczka, czyli prawdopodobnie Szok, który dostaje pierwszego heada, ale szybko zostaje jednak wyeliminowany przez Innocenta. Wszystko się, jak widać, stawia pod rebelsów. Mamy 4 na 3. Dodatkowo opcja na zaplantowanie bomby się pojawiła. Olimp z olbrzymią kontrolą miejscówki, tylko że Ajd teraz trafia. Dodatkowo czeka ekipa Sinners na tego ziomala od pleców, a Innocent no nie trafia teraz strzału. Co prawda Kiserek na całe szczęście zdobywa odpowiedzi, ale Ajd znowu napiera od rampy i będziemy mieli bezpośrednią wymianę. Kiserek versus Ajd. No tutaj Kiserek raczej wie, że chłopiec ustawiony w rogu, ale co z tego, że wiedział, skoro Ajd i tak wygrywa tę przebitkę. Mamy 9-3, Sinners punktuje, jak widać, niemiłosiernie. Tutaj seriami wygrywają rundę. No i aktualnie piąta wymiana zgarnięta z rzędu przez tę ekipę. Na start wygrane 4 rundy, później właśnie seriami odpowiedziała drużyna Rebels, bo wygrali właśnie 3 punkty, więc no widać, że to po prostu nie wychodzi. Widać, że ta gra jak na razie się po prostu z perspektywy Rebels na własnej mapie nie układa. No i zobaczmy, co teraz. No jeszcze przed nami oczywiście standardowa chwila przerwy między połówkami. No ale ruszamy. Ruszamy już za kilka chwil z kolejną rundą.
że czas, start na rozpoczęcie kolejnej wymiany. No i pytanie, ile zrobi drużyna Rebels? Czy zgarną przede wszystkim pistoletówkę? No jak na razie Kiserek zgarnie eliminację otwierającą. Tutaj Olimp przyspiesza znacząco pod Bonsight B, jednak Sinners, no duży plus za zaplantowanie bomby, bo ten plant znacząco ułatwi im sprawę. Teraz Aito odpowiada tutaj. Neofrak, ależ timing, ależ idealnie wychylił się na Polaków. No i jak widać, ta mapa numer 2 no znacząco się teraz utrudnia. Chociaż jeszcze Innocent i Fly zdobywają skutecznie po jednej eliminacji. No i dodatkowo Paka jest defowana tutaj, jak widać. Walczy nam zespół Rebels o zwycięstwo i udaje się, udaje się taką rundę zwyciężyć. Innocent i Fly ugrywają 2 versus 4 na mapie własnego wyboru, 9-4, także najważniejsza runda chyba tej części meczu zostaje wygrana przez Polaków. No teraz tylko, żeby nie przegrać, Forza Sinners i będzie można się zastanawiać nad potencjalnym comebackiem do tego spotkania. Że może akurat mapa CT. Może akurat mapa CT pozwoli Rebels na zwycięstwo w tym pojedynku. Aktualnie no Casey w okolicach rampy. Raczej bezpieczna pozycja, typowo na kontakt dorzucony zostanie smoke. I tak ta runda mniej więcej będzie się prezentowała. Ale oczywiście no Rebelsi zastanawiają się jeszcze, jak rozegrać dokładnie taką rundę, bo Innocent oraz Casey to jest ta dwójka graczy kryjących bombsight B. Oktagon. Dziewiątka też ogólnie, jak widać na buście. No i rotacyjna siódemeczka w postaci Flya. No i teraz po dorzuceniu odpowiednich granatów pod bombsight B będziemy mieli próbę ataku na site kryty przez Innocenta. Ten dorzuca, jak widać, granat dymny, no ale Innocent bez problemu zgarnia eliminację. Innocent po raz drugi. Jednocześnie Fly chce tutaj maksymalnie wesprzeć swoich kolegów, ale nie będzie to wcale łatwe zadanie, bowiem gracze ekipy Terror wycofują się z pozycji, ale teraz Shock zdobywa dwie eliminacje. Olimp nie sfragował ani razu w tej sytuacji. No i do tego mamy, jak widać, rotację ze strony Aita, walka podjęta z graczem na CT, ale Fly na całe szczęście odpowiada. Paka co prawda będzie zaplantowana, ale to Rebelsi mają dwuosobowe prowadzenie nad przeciwnikiem. No i teraz Ait czy wychyli, czy zaryzykuje? Jak najbardziej! No i co się stało? Halo! To jest 1-1, ale na całe szczęście Skrzynka odratował tę rundę, bo tam w sumie zawodnicy Rebels no utrudnili sobie sprawę, bo jeden zabił drugiego. Ait w międzyczasie też sfragował tego fragującego i na sam koniec właśnie Skrzynka dołożył ostatnie trafienie i Rebelsi mogą tak naprawdę odetchnąć z ulgą. 9-5 na naszych ekranach, no ale Sinners po zaplantowaniu bomby ma dosyć dobre pieniądze, żeby spróbować swoich sił na pełnym wyposażeniu, więc kałaszki Galile, jak widać, są zakupione. No i znowu taka runda za 2 punkty, można by powiedzieć. Jeżeli oczywiście łatwo wygrałaby ekipa Rebels. No bo finansowo antyterroryści wyglądają bardzo mizernie. Jednak zobaczmy, jaka agresja się tutaj pojawia od Innocenta, który rozpoczyna trafieniem otwierającym. Ale też zobaczmy, jak ekipa Sinners napiera na Bonsaita. No oni wykorzystują swoją okazję, żeby teraz podejść i zaplantować bombę dodatkowo. Sinners odpowiada eliminacją. Olimp tam gdzieś od pleców czaruje, ale kluczowe będzie tak naprawdę wejście teraz od okolic oktagonu. No Casey też trzyma całe CT, więc on nie musi się skupiać na sajcie, tylko musi skupić się stricte na podchodzonym oponencie. Wiedzieli, gdzie znajduje się Beast, jednak no bardzo dobrze Flay zareagował i zakończył rundę zwycięstwem, więc Rebels, jak widać, zgarnia trzecią rundę z rzędu po zamianie stron. No ten wynik trochę się poprawił, bo przed momentem było 9-3, zrobiło się teraz 9-6.
No ale fajnie, Olimp tam od tych pleców czarował. Najpierw jedna eliminacja, potem drugi frag. Cały czas był tym graczem, który musiał być kontrolowany przez Sinners mimo wszystko. No ale plant bomby, kilka eliminacji, to wciąż okazja, żeby Sinnersi grali na tym fullu, żeby wciąż byli oni niebezpiecznym zespołem dla naszych Rebelsów. No i sprawdźmy możliwość Polaków w tej rundzie. No pytanie, czy będzie też agresja. No raczej spodziewamy się pełnego ekwipunku od oponentów. Więc nie powinno to być żadne zaskoczenie, że Sinners zagra tutaj po prostu na fullu. Olimp, z tego co widzimy, bardzo odważnie na bombsite A. Dobra pozycja, taka raczej średnio może być ona sprawdzona, tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego co widzę, no Oskar w ogóle tak środka robi presję, robi tutaj zamieszanie, no pokazuje, że coś na tym środku się dzieje. Jednak ostatecznie IT jednak sprawdza tego Olimpa i mamy 5-4. Dodatkowo rotacja od Kiserka się pojawiła. No ale Oskar na środku, oj, to będzie niebezpieczny zawodnik. To będzie osoba, która może sporo tutaj namieszać. No i żeby tylko Innocent trafił z timingiem. Innocent! No trochę późna reakcja, bo Oskar tu wychylił, jednak zostaje jeszcze Casey przy życiu. Casey, pierwsza eliminacja, ale na tym jednym zabójstwie zakończy swój udział w rundzie skrzynka, więc runda zgarnięta przez Sinners. Przy życiu sam Kiserek, no ten jak widać w okolicach bombsite'u A. No ale Ait spodziewał się tego skrótu i dla niego ten frag nie był żadnym kłopotem. 10-6. Runda dla ekipy z Czech. No i widać, że ekonomicznie Rebels, no wygląda fatalnie. Tutaj 1500, 1600 co niektórzy zawodnicy, no więc tutaj trzeba po prostu zagrać fulla. A co do właśnie noża, no to ten nóż, który posiada szok, bardzo mi się, przyznam szczerze, podoba, nie? Zobacz, a nie chcę pokazać tak kosy na dłużej, ale ładny jest, ładny jest. Jednak na razie ładnie też zdobywa eliminację Casey pod bombsite'em B. Nie widzieliśmy jej, ale jednak z tego PM-u wygrał wymianę z PM-a, wygrał wymianę z AK-47. Zgarnięte prowadzenie, ale pamiętajmy też, że pozostała część drużyny Rebels, no finansowo nie wygląda za dobrze, tak? Mamy 3 pistolety. No i tylko Fly z M4. No i właśnie co do tego gorszego wyposażenia. Olimp na bombsite A. Jest w razie co wsparcie Fly'a właśnie z tej M4, więc w przypadku wejścia na site A, no Olimp musiałby zdobyć jedną eliminację. Fly na dobry kontakt też wychylić po fragu Olimpa. I wtedy byłoby pięknie, ale aktualnie pojawia nam się podejście. No tutaj w zasadzie jednak, co się dzieje? No halo, neofrag! Co to była za reakcja? Co tutaj się na tym sajcie wydarzyło? Ale młyn na bombsite'a zaprezentowany przez w sumie jednych i drugich. I zostali ci, którzy jednak tego wyposażenia zbytnio nie posiadają, więc 3-3. Sinners ma przewagę. No i teraz Kiserek pada niestety na ziemię. No zostaje jeszcze tutaj, jak widać, Innocent z Diglem oraz Casey. No już akurat go nie ma, jednak nie ma również Innocenta. Oskar na sam koniec rundy rozdał, jak widać, hedziory i Sinners zgarnia dzięki temu 11. rundę na swoje konto. Każdy na plusie po stronie Sinners, zobaczcie, 10-8, 15-11, 13-12, 13-9, 16-9 Ait. U Rebels każdy na minusie. Każdy tutaj, jak widać, na czerwono oznaczony w tabeli wyników. No ale Rebels też widać, że nie chce ryzykować. Oni mimo tego, że jest 0-1 w mapach, mimo tego, że jest wynik 11-6, oni wolą zagrać rundę ekonomiczną. Nie chcą tutaj ryzykować ponownie na jakichś digielkach, bo wiedzą, że no lepiej spróbować zagrać rundę typowo na fullu i zrobić 6 z rzędu niż teraz gdzieś tam na forcie, później znowu w plecy. A tak jednak ta szansa będzie, żeby mieć te M4 przynajmniej w wyposażeniu.
widać pozycji się pojawia, ale Neofrag wyczyścił teraz tego maczka, ale szybkie trzy eliminacje. Szkoda, bo w sumie można było go sfragować. 30 HP na końcu tylko i wyłącznie. Ale Kizarek teraz zobaczymy, czy wyłapie timing. Na razie nie chce wychylać, na razie nie chce ryzykować. Ale ogólnie chyba tutaj do ryzyka żadnego nam nie dojdzie. Kizarek 23 HP. Magiczna liczba. Michael Jordan, ale teraz Oskar sprawdza, jak widać, pozycję Kizarka. I ostatecznie Sinners zgarnia punkty meczowe. To już nie są mapówki, tylko to są już typowo meczowe punkty, na które Sinners ma do wykorzystania. Jest ich aż 6. Więc wystarczy jedno zwycięstwo i kończymy to spotkanie 0-2 w mapach. Sinners zgarnie dzięki temu czwarte zwycięstwo w ESL Challenger League. No i teraz na raszu już w zasadzie Neofrag wjeżdża pod bombsite. A no i co się tutaj dzieje? No Olimp z trafieniem lecą flesze od Kizarka. Bardzo dobrze wykorzystane granaty. Jeszcze jak widać Kizarek nie tylko fleszuje, ale również i zdobywa te eliminacje. Ładny błyskowy, który no, ułatwił na pewno Olimpowi sprawę, jednak teraz Casey musi sfragować, a ten niestety nie daje sobie rady. Mamy 2-2. Szok oraz Oskar. Zwarci gotowi do walki. Bomba jednak na bombsidzie. Ona w posiadaniu Innocenta, więc wydaje się, że no, kontrola jest spora, tylko że ten smoke może znacząco utrudnić sytuację. Teraz jednak pojawia nam się wzięcie tej bomby. Czy Oskar zaplantuje bombę? Czy tutaj będzie jakaś cofka? Być może nawet pod bombsite B. Jeżeli Sinners cofnie pod site mniejszy, to będzie to dla nich najlepsza możliwa decyzja. I Polacy no nawet nie zdążą wtedy zareagować. Chociaż powoli Kizarek już coś czuje, że nie pasuje mu, że zbyt cicho jest na tym bombsite A. Dlatego też Innocent podchodzi, a Kizarek wycofuje już w kierunku shorta. Także mamy chyba już pewną wiedzę o rotacji przeciwników. Tylko teraz właśnie. Ile zrobi szok? Czy on trafi przede wszystkim z tej awupy? No nie trafia! Potężny Innocent zdobywa nam eliminację na przewagę. No i teraz powiem wam szczerze, szok mocno się nie popisał. Oskar jednak zostaje w klaczu. Ten, jak widać, no może za chwilę być łatwo wyłapany przez Kizarka. No i mamy, jak widać, eliminację zgarniętą przez Łysego. I Rebels zostaje jeszcze w walce o to spotkanie. 12-7 punkt zgarnięty przez Rebels. No i pytanie, czy to będzie oznaczało jakiś comeback od polskiej ekipy? Sinners przecież no też seriami było w stanie zwyciężyć rundy. Zobaczcie, tutaj było 5 punktów zgarniętych z rzędu. No i też były takie nadefowanie bomby. Także no wcale no nie powiedziałbym, że jesteśmy aż tak totalnie bezbronni. Szanse są dalej. No może nie są one jakieś wysokie, tak? Ale jednak szansa zawsze jest. Zawsze ta nadzieja może jeszcze dać końcowy sukces. Tylko trzeba poczekać, aż Neofrag dołączy z powrotem na serwer i aż będziemy mogli kontynuować nam kolejną rundę w tym pojedynku. No jak widać, wrócił nam zawodnik Sinners na serwer i my wracamy do gry. 20 runda tego meczu przed nami. No i ekipa terrorystów zakupuje pełne wyposażenie. Mają tutaj, jak widać, naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Po zakupie AWP Oskar ma ponad 3000. Neofrag 4K. No Ice Shock ponad 1000. No i w sumie Beasty 150. To u niego są takie największe kłopoty. Dorzucony fleszyk, Oskar jednak z niecelnym strzałem. Chcieli gracze Rebels wykorzystać sobie szybką zagrywkę na sam początek, ale ważne, że nikt nie stracił życia, bo sam Oskar też miał potencjał na zdobycie trafienia. Jednak Innocent będzie walczyć nam tutaj z Neofragiem. Chociaż nie, Neofrag się wycofa, nie chce się strzelać tutaj z żadnym polskim zawodnikiem. Dlatego w zasadzie pozycja oddana za darmo. No ale teraz Fly zdobywa eliminację otwierającą.
List odpowiada dodatkowo, jak widać, pod tym bombsite'em B pojawia się napór, ale ten flash doskonale dorzucony przez Olimpa. Kiserek z double killem i Aid zostaje sam. 1 versus 4, także Rebels troszeczkę się przebudziło. Rebels teraz pokazuje naprawdę dobrą defensywę i zgarniają, jak widać, kolejny punkt na swoje konto. 12 do 8. No zastanawiam się, czy Sinner zaryzykuje fullem, bo tak jak wspomniałem, trzech zawodników aż tak dobrze nie wygląda w sferze finansowej. Że bardzo możliwe, że zobaczymy jakieś po prostu teki dokupione przez terrorystów. No i jakieś wejście na przykład pod dany bombsite. Tak może być, chociaż no może ja też skreśliłem niepotrzebnie Aita, a ten ma zamiar jeszcze w tej rundzie powalczyć. No panowie, to już jest 1-2 i Ait plantuje ładunek wybuchowy. Dodatkowo 18 kul w magazynku, więc spora szansa na walkę, ale Innocent od pleców łapie idealny ostatecznie timing. No i wygrywamy rundę. 12 do 8. No szkoda, że ten plant bomby się przede wszystkim pojawił, bo no bez planta nie byłoby dodatkowych $800, a tak z tym plantem, zobaczcie, Shock ma na M-kę, Neofrag, Oscar również mogą sobie zagrać, Ait jak najbardziej też. Także jakby nie plant, to możliwe, że nie byłoby po prostu fulla. A z podłożoną paczką zawodnicy Sinners mogą sobie pozwolić na pełne wyposażenia w upał w dłoniach Oscara. No Beast trochę gorzej, to zakupił tylko Maka, a tak Kałachy i Galil u Shocka. Także teraz runda za dwa punkty. Jeżeli uda się wygrać, to pod 12-10 nawet jest potencjał. No i jak na razie Kiserek odważnie na środku. Kiserek po raz kolejny. Dodatkowo pojawia się podejście od Innocenta, który stara się jak najbardziej wesprzeć ten środek. No ale tutaj wsparcia, jak widać, nie potrzebuje na pewno Casey, który skutecznie dojeżdża rampę. No i timingowo dobrze wyłapuje rywala. W zasadzie bez szwanku wychodzimy z takiej rundy. I ponownie olbrzymie prowadzenie. Został Oscar i został Ait. Ta dwójka jak najbardziej jeszcze będzie próbowała szczęścia. Wcelowane. Oscar wciąż z tej awupki. Przygotowany do skrótu, ale no, takiego skrótu na pewno Rebels nam nie zaprezentują. Ta przewaga jest po prostu za duża, żeby można było teraz oddać fragi w ręce rywali. Jednak co najgorsze, no to Ait posiadający bombę, tak? A wiemy, co tego zawodnika stać. Zwłaszcza na bombsidzie B. Wcześniej radził sobie nieźle. Wczoraj nieźle też sobie radził Andu, jak obserwowaliście spotkanie Gamer Legion na moim kanale. A tam też właśnie Endu, młody talent. Teraz jednak Ait agresywnie, ale Casey nie popełnia błędu, także doskonale, doskonale teraz skrzynka zdobywa to trafienie na podchodzącym przeciwniku. Na Oscar, no jedynie co może w tej rundzie zrobić, to spróbować zachować snajperkę jednak. Rebelsi będą dojeżdżali, Rebels teraz ma plan, no i proszę, ale ładnie to wszystko rozegrał Olim z Innocentem, no bardzo zgrane było to wejście, no i proszę bardzo. Zawodnicy Rebels łapią eliminację na Oscarze, ten jest totalnie spłukany, bowiem ma totalne zero na swoim koncie. No i Sinners musi się zastanowić, co teraz, bo w sumie nawet jak zagrają rundę ekonomiczną, to sam Oscar w kolejnej rundzie nie będzie wyglądał za dobrze. I też tak patrząc na statystyki, to Innocent aktualnie jako jedyny z drużyny Rebels na dodatnich statystykach indywidualnych. Więc cieszy dobra forma kapitana, czy też prowadzącego, może bardziej poprawne określenie. I sprawdźmy, co na to Rebelsi, bowiem tak jak wspomniałem, Sinners raczej na bardzo kiepskim wyposażeniu. Dwóch graczy na Glockach, Tek, Deagle oraz Galil. No i popatrzcie, jaka ładna kosa w ogóle, nie? Szczerze? Top, co?
Szczerze top, nie? Ta kostka podoba mi się. No akurat tutaj widziałem, że stoją w sumie AWK praktycznie wszyscy, więc dlatego też skupiłem się na kosie zawodnika, a nie na tym, co w tej rundzie może się wydarzyć. I szczerze? Czekajcie, aż sobie sprawdzę, po ile ta kosa chodzi. Czekaj, to jest szok, tak? Pokam niego. No nie, no chłop ma prywatny profil, ty. A to jest M9 Gamma Doppler, co nie? M9 Gamma Doppler. Jak to wygląda ekonomicznie? Oho, z 8000 to kosztuje, ty. Co jest? Kaj to takie drogie? Patrzę na jakichś takich stronkach od sprzedaży skinów, to mniej więcej 6,5 tysiąca, taki gorszy trochę pattern, taki lepsze, gdzie tego zielonego jest dużo więcej, to pod nawet 8-9 tysięcy. Także powiem wam szczerze, że grubo. No nie spodziewałem się, że to aż tyle kosztuje, czyli 6 koła trzeba wydać. 6 koła trzeba wydać na takie skinki. No ale dobra, gdzieś tam ja się tam mniej więcej tymi skinami zapatrzyłem, a tutaj rusza nam mecz. Rusza nam mecz. Pół wypłaty wydać, no słuchaj, no to dla mnie to nawet ponad cała. Więc no ja na pewno to będę musiał zastanowić mocno się nad takim zakupem. Teraz Kiserek Olim z eliminacjami. Proszę, runda raczej czyściutko wygrana przez Polaków, bez najmniejszego problemu. Wyłapane eliminacje ze strony Rebels Gaming. Także mamy 12 do 10. No i zostaje dwie rundy, moi drodzy. Zostaje dwie rundy do comebacku. I czy to się powiedzie? Czy to się uda? Mamy czwartą teraz aktualnie z rzędu. I musieliby wygrać jeszcze dwie, musieliby zrobić z tego 12-12, żeby ten mecz nie zakończył się zbyt wcześnie. Przypomnę, pierwsza mapa to była mapa The Nuke, która została wygrana przez Sinner z wynikiem 13-11. Pojawia się fullby, Oskar ze snajperką. Dodatkowo pozostali zawodnicy na AK-47. No jednak Oskar sobie ogarnął broń snajperską, jak widać. No, na razie mamy podsadzkę. Rebelsi zachowują mimo wszystko dosyć duży spokój. Tutaj Neoprak w bezpiecznym położeniu, natomiast Ait coś chce przyświrować. Tutaj chce chyba jakoś podjechać na pozycję. No i oczekujemy na atak ze strony Sinners, bo jeżeli ten atak zostanie powstrzymany, to będą to dla nas bardzo dobre informacje. Będzie to wynik 12-11. No i zbyt dobrze finansowo Sinners nie będzie stało. No wiadomo, będzie to full buy, będą to kałaszki, ale no może brakować granatów. Zostaje 40 sekund do końca. Casey dorzuca kolejnego Smouchana w kierunku rampy, więc odcinają możliwie pozycję na mapie. Jednak spójrzmy, że Inocen chce jeszcze tutaj dać jednego smoka swojemu koledze. Fly chce dać eliminację otwierającą. Że doskonale, doskonale nam teraz Rebelsi to wszystko rozgrywają. Pojawia się jednak Casey, który pikuje snajpera. Casey teraz zauważony, rozbitka granatu idealna. No i mamy wbite, Ait z trafieniami odpowiada jednak Kiserek przez smoka. To jest 3 versus 3, jednak ładunek wybuchowy plantowany przez terrorystów, no ale Polacy muszą ratować. No i Olim teraz trafia, ależ ważne trafienie zgarnięte teraz przez Olimpa, jednak została dwójka, Neofrak i Oskar. Oskar przecież obity do 12, więc ta pozycja
od Oskara. Może być niebezpieczna, bo ma snajperkę, ale jednak Olimp sobie radzi i tylko Neofrag. 1 versus 2. Fly go kończy. Mamy rundę 12 do 11, także idziemy tutaj po sukces. Idziemy po wielki comeback na mapie numer 2. Piąta wymiana wygrana z rzędu przez drużynę Rebels Gaming. No i tylko jedno oczko potrzebne do tego, żeby cieszyć się z dogryweczek. Jedna runda, panowie i panie. Czy to się powiedzie? Czy to się uda? Duży plus, że Sinners nie ma snajpera. A wupka u Oskara nie została zakupiona. A wiemy, że ten gracz ze snajperką jest mocarny, chociaż teraz pojawia się Raż, ale tutaj Innocent nie zostaje dłużny Neofragowi i kasuje go na sam start rundy. Oczywiście, można mówić, że trochę szczęścia dopisało, bo na 1 HP przetrwał tutaj Innocent, jednak mówi się, że szczęście sprzyja lepszym. Mamy prowadzenie. 5 versus 4, dodatkowo Casey w okolicach Cave'a. Tutaj mamy zgrupowanie się aż trzech zawodników od Sinners, także no to może być plan na atak, to może być plan na wejście jednak nominalnie. Oskar teraz bardzo kluczowy frag wyłapuje na bombsite B. Pamiętamy, że Innocent jest przecież mocno poobijany, więc no Oskar zrobił teraz robotę. Zrobił teraz różnicę, jednak Kiserek wciąż pozostaje przy tym bombsite, wciąż tutaj stara się wychylać, no i proszę, Kiserek doskonale teraz eliminuje nam Oskara z tej rundy. Dodatkowo Olimp widzi rywala na środku, więc informacja zostaje podana, ale no mam wrażenie, że terroryści no są bardziej chętni do wejścia pod bombsite B, czyli bombsite kryty przez łysego z Rebels. Kiserek czeka na okazję, czeka tutaj na moment wychylenia, żeby no podjąć jak najlepszą decyzję wspólnie ze swoją Ferajną. Lecą pierwsze skany, no nie ma za bardzo eliminacji. Ten plan bomby może trochę mocy dać ekipie atakującej, ale oni są zamknięci typowo w bombsite i w cave. Wystarczy, że teraz zawodnicy terrorystów zostaną wykurzeni z okolistego bombsite'u i będzie pięknie, ale teraz Olimp z eliminacją, mamy przewagę, jest to jak widać 4 versus 1 po kolejnej eliminacji ze strony Flya. Szok oczywiście teraz skanuje, no halo, co się dzieje? Szok trafia po raz trzeci, no paka jest defowana, czy zdąży Fly? Zdąży, mamy dogrywki, ale powiem wam szczerze, że już zacząłem się bać po tym, jak widziałem, że Szok te eliminacje zdobywa ze skanów, jednak no możemy odetchnąć z ulgą. Gracze Rebels punktują po raz szósty z rzędu i z wyniku 12 do 6 doprowadziliśmy tutaj do dogryweczek. 12-12 na naszych ekranach. Także pierwsza runda dogryweczek. No długie te spotkania. Od wczoraj, jak Gamer Legion miało tyle dogrywek, tak tutaj Rebels widać nie zostaje dłużny, ale no łysy. Z dwoma początkowymi eliminacjami przewaga po stronie zawodników Rebels. Dobry start. Już tutaj Casey, jak widać, na bezpiecznej pozycji, no wspólnie z Innocentem. W pełni kontrolowana rampa na bombsite B. No i ogólnie cały tutaj schyłek tej mapy. Na B nie będzie wejścia. No i po tej początkowej kontroli mamy opcję wycofania się. Natomiast Sinners no zblokowało się po stronie terrorystów i to widać gołym okiem. Tutaj ta gra z ich strony no nie wygląda aktualnie najlepiej. No przegrali 6 rund z rzędu, no i w tej pierwszej rundzie dogrywki no nie wyglądają oni zbyt dobrze, przynajmniej na samym starcie, ale no im dalej w las, tym sytuacja się nie poprawia, bowiem Fly zdobywa, jak widać, eliminację ze snajperki. No i Innocent, no ale timing, ależ tutaj łatwa eliminacja od Innocenta i Beast zostaje sam. 1 versus 4. Ten oczywiście na środku wycofuje się pod własnego spawna. No ale Olimp za niedługo powinien skontrolować tę pozycję. No i tutaj łatwe zabójstwo wypracował nam Olimp, czyli zawodnik nominalnie kryjący bombsite A. 13-12, Rebels na prowadzeniu, 1 do 0 w dogryweczkach.
że jedymy, moi drodzy. Kolejna runda przed nami. No i sprawdźmy. Sprawdźmy, czy rebelsi będą tutaj faktycznie w stanie wygrać kolejną rundę. No na razie Casey nie chce ryzykować. No jest też przebitka ogólnie ze strony drugiego z zawodników Rebels, ale to Kiserek robi robotę, zdobywając pierwszą eliminację. Beast refraguje 4-4. Duże zamieszanie, jeżeli chodzi o tę rundę, jednak teraz Fly, ależ timing niefortunny, bowiem został przepuszczony jeden z terrorystów i Fly nie trafia tego strzału. Beast eliminuje wroga, no i to pozwala teraz drużynie terrorystów na zajęcie dosyć ciekawych pozycji. No ale Casey wspólnie z Innocentem na respie rywala, więc szkoda, że Olimp nie utrzymał się zbyt długo na BS-ie, bowiem no właśnie te plecy mogłyby być kluczowe, ale jeżeli nie ma nikogo do pomocy, no to te plecy nie zrobią za bardzo roboty. No zwłaszcza, że teraz jeszcze no Innocent podchodzi powoli pod pozycję. Innocent widział rywala, będzie walka podjęta i tutaj zdobyta eliminacja zostaje przez zawodnika z Polski. Sam snajper też no trafia, ale zdobywa nam eliminacji. Casey przyspiesza. Oscar jednak, no jak wcześniej może gdzieś tam nie popisał się idealnym strzałem. No tak teraz ten strzał dużo, dużo lepszy, a Innocent wie, że no w sytuacji 1-3, gdzie do końca wybuchu bomby zostaje 10 sekund, to nie ma sensu wychylać, nie ma sensu już ryzykować. Lepiej bezpiecznie sobie przetrwać do następnej rundy. 13-13, więc mamy 1-1 w tych dogryweczkach. No i dla Polaków to dobrze byłoby zrobić z tego 2-1. 2-1, no i później dwie rundy po Terro dadzą nam zwycięstwo na mapie własnego wyboru. No w przypadku oczywiście rezultatu 2-1 dla Sinners, wydaje się, że sytuacja może być skomplikowana nie tylko dlatego, że pierwsza połowa wyglądała słabo, ale też dlatego, że no ogólnie Sinners gra dosyć dobrze po stronie defensywnej i no rebelsi, jeżeli nie znajdą jakiegoś tutaj planu, to będzie to wyglądało za dobrze, ale aktualnie Olimpik i Serek perfekcyjnie skontrolowali środek. No tak naprawdę nie upali się w pierwsze tempo z rywalami, tylko tutaj pełen potencjał granatów został wykorzystany. Dorzucony fleszyk od ścianki, oślepiony całkowicie zespół Sinners przy wejściu. No i mamy prowadzenie, mamy jak widać sytuację, w której zespół terrorystów no jest tak naprawdę w potrzasku. Skrzynka daje double killa i przy życiu tylko i wyłącznie Oscar. 1-4. No i to nie miało prawa się powiedzieć, bowiem Casey dojeżdża jak widać kolejny raz pozycję. No i kończymy 2-1. Kończymy 2-1 pierwszą część tej dogrywki. Widać od razu na zielono mamy zawodników. Tutaj pach, jedynka. Nie wiem, czy widzicie kursor na streamie, ale możliwe. Jeden, drugi, trzeci zielony. No i tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie dwójka graczy na zielono, więc widać, że Rebels zaczyna przejmować inicjatywę w tym pojedynku. Timeout jeszcze wzięty przez terrorystów, żeby jak najlepiej przygotować się do rundy kolejnej, bo wiedzą gracze Rebels, że no w zasadzie totalnie nie wychodziło im zdobywanie rund w Terro. No wygrali tylko serią 3 punkty z rzędu na samym początku połówki, ale później no byli bezbronni. Tak samo w zasadzie jak Sinners. Co to znaczy, że zielony? No kolor zielony na tym hoodzie oznacza, że ktoś jest po prostu na plusie, a czerwony tutaj, że na minusie, nie? Więc jakby mamy trójkę zielonych, czyli trójka na plusie. No, więc tak to wygląda. No i szpero na zero, nie? Więc widzicie. Duży spokój zachowany tutaj przez drużynę atakującą. Chcą rozegrać jak najlepiej możliwie potrafią taką rundę. Patrzmy w sumie, Neofrag skraca, ale prosto pod celownik Kiserka. Mamy prowadzenie dodatkowo, szok, podwojona pozycja, też jak widać dosyć agresywnie. No i tym razem zabójczo skuteczny jest szok w tych wymianach. Przewaga po stronie Rebels została jak widać szybko zniwelowana. Mayfly zachowuje tutaj spokój, cała ekipa Rebels
nie chce w żaden sposób ryzykować. No oni wolą powolutku sobie zająć ten środek. Najbisty skraca bombsite B. Tutaj dużo informacji będzie posiadać reprezentacja Sinners. Ale my nie zostawiamy sobie wcale jakoś bardzo dużo czasu, jednakże zobaczmy. O, Innocent dostrzega tam podchodzenie rywali na rampie. No, terroryści no teraz mają zajętego cave'a przede wszystkim. Znaczy, przepraszam, antyterroryści mają zajętego cave'a i dodatkowo pojawia się rotacja ze strony Aita, także... No tutaj, żeby jakoś mocno nie wychylał nam się Olim, bo jest to ryzykowne, chociaż odpowiedź od Katie'ego. Dodatkowo Ait trafia przez granat dymny. Jest tutaj walka, Beast eliminuje Innocenta. No i przy życiu zostaje sam Fly, ale ten nie zdobył tutaj trafienia, mimo że przeciwnik był bardzo mocno poobijany. No nieprawdopodobne, że w takiej sytuacji nie było trafienia. Sinners wygrywa pierwszą rundę po zamianie stron. Mamy 14 do 14. No ale oczywiście tutaj, patrząc na ekonomię, patrząc na to, jak wyglądają te dogrywki, to niezależnie od tego, zespół Rebels do samego końca będzie w stanie zagrać na maksymalnym wyposażeniu. Wczoraj piłeś? Po meczu Gamer Legion żeś musiał chyba napić się, nie? Dla odstresowania po tych dymach wczorajszych. Na razie jednak Oskar wcelowany ze snajperką przy bombsite A. Tutaj leci flash. No Olimp jednak, no mimo że ten flash nie zadziałał, to wychyla na pełnej i robi robotę. Chociaż pojawiła się odpowiedź ze strony CT. Neofrak i Ait dają przewagę swojej drużynie, tylko że teraz odpowiedź od Kiserka jest tutaj bardzo istotna, bo side B zostaje opanowany przez Polaków. Teraz jeszcze mocno obity Ait, no ten nie może tutaj zrobić za dużo. No i najważniejsza eliminacja wpada teraz łupem Kiserka. Mamy 3 na 2 z przejętym site'em mniejszym. No i Neofrak oraz Szok oczywiście spróbują jeszcze odbijać. No ale Szok w sumie jest na dosyć dobrej pozycji, nie ma co mówić. To jest okazja, żeby z Neofragiem jeszcze odbili sobie ten bombsite. No Fly teraz jednak wszystko dokładnie słyszy, no daje masę informacji, gdzie jest ten przeciwnik, jednakże trafiony strzał nie daje eliminacji. Szok odpowiada, mamy 2 versus 2, poleciał fleszyk, pojawia się wyjście od Innocenta, no i ostatecznie Szok pozostaje w walce 1 versus 1. Tutaj jednak Kiserek nie wygrywa tej rundy, czy wygrywa, czy nie wygrywa, wygrywa, nie wygrywa? Jednak nie wygrywa, Sinners 15 do 14, nieprawdopodobne, że nawet takie rundy wpadają na konto Czechów. No to powinna być Murbeton, 15 runda dla Rebels. A niestety nie udaje się tego wygrać. Sinners ma punkt meczowy. Jedna, jedyna okazja dla nich w tej dogrywce, żeby zakończyć to spotkanie wynikiem 2 do 0 w mapach. Czy będzie kolejne OT? No Olim chce do tego doprowadzić, tutaj zobaczmy jaki młyn na środku. Neofrag odpowiada, ale no został mocno obity poprzez to wyjście w granat zapalający. No historia byłaby naprawdę ciekawa, gdyby realnie tutaj udało się doprowadzić do dogrywki. Gdyby zrobić z tego znowu 15-15. Neofrag w ogóle króci bombsite A. Króci bombsite A. Oj, to będzie bolesne. To będzie bolesne, jednak aktualnie Oskar. Oj, tutaj zauważony, dorzucony granat. No i Oskar, jak widać, łapie tutaj eliminację. Dodatkowo dorzucony granat jeden, dorzucony granat drugi. Ale bez wejścia, ekipa Rebels teraz dopiero po kolejnym granacie wychylają się tutaj gracze terrorystów. Jednakże Szok dobrze ubezpiecza stetę. Tutaj też Oskar daje cały czas presję.
No ale rebelsi mają ten problem, że paka jeszcze nie może być dokładnie zaplantowana. No teraz dopiero będzie chęć tego zaplantowania, no ale neofrag. No jak pan profesor, to wszystko kończy ze spokojem, także kończymy to spotkanie wynikiem 2-0 w mapach. Gracze Sinners pokonują przeciwnika, a ja się za chwilę z wami słyszę, tylko zarzucę closera. Dobra, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczerze, mega szkoda tego meczu. Mega szkoda tego meczu, bo no to było spokojnie do wygrania. Dwie close mapy. Dwie close mapy tutaj wygrane przez Sinners po dogrywkach i z wyniku właśnie 11-6 bodajże oni wrócili i zrobili z tego 13-11, czy tam 12-7, nie, czy było 11-7 wtedy bodajże, jeżeli się nie mylę. Także no to właśnie zadecydowało o ostatecznej porażce. Szkoda, szkoda tego wszystkiego, ale no co poradzimy tak szczerze, moi drodzy? Co poradzimy? No niestety nic. Najbardziej bolą te bliskie mecze, nie? Bo wiecie, jest szansa. 11-8 było? No, to 11-8, nie 7. Wiecie, jakby mecz w zasięgu, no Sinners jak widać, gdzieś tam rzut beretem wygrało ten mecz po tych niefortunnych zagrywkach. No czy tam na przykład 1-1 co było, to można było to ugrać. Czy kończy coś jeszcze? Nie wiem, chyba nie. Na pewno muszę iść zjeść obiad, więc jeszcze chwilę po prostu CSGO skinsa i lecę na obiad. O kurwa. No chłop gra z kodem Mikey ewidentnie, nie? Dobra, ale ja też kosę wygrywam z Royal S. Z kodem Mikey tak siada. Z kodem Mikey właśnie są najlepsze dropy, nie? Więc jak ktoś się jeszcze zastanawia, jakiego kodu użyć, to kod Mikey, a przy okazji możecie wziąć udział w giveawayu na koskę wtedy, nie? Dla wpłacających, więc podwójna korzyść. SS. A co na Eklot Permitta w plecy, czy co? Ciekawe, czy mi tu pomiesza w sumie. A jakie mecze są o 15? Ty w sumie zaraz trzeba zerknąć. A ja na pewno zaraz lecę sobie zjeść obiad. Najwyżej zrobimy przerwę. Może coś tam jeszcze odpalimy, ale nie wiem, nie chcę obiecywać. Zobaczymy. Znaczy, Nine to na pewno będzie miało obsadę, nie? To raczej potężny Sławomir będzie leciał pewnie dziewiątki. A drugi mecz to jaki jest? To ktoś pisał o Turowie. Z kim tam Turów gra? O, Hyper Bestia, dobrze, dobrze. Oj. Szkoda, że to nie wleciał Underdog, bo widzę, żeby Underdog by tu oddał. Oho. O, ale tu będzie profit, nie? Ale boli, że to jest brak Underdoga, tak szczerze. Czekajcie, on Underdoga też bym nie wygrywał. Dobra, sadgę. Trochę tych meczy jest dzisiaj, co? Z polskiej sceny CS-a. Dobra, gramy tu potężną battle. Nie ma co czekać. O! O! Daj ostatnie, daj ostatnie, daj ostatnie, daj ostatnie.
Bolesna porażka. Jak ktoś ze mną wygrywa, to gra z kodem Mikey. Jak nie wygrywa, to nie gra, nie? Więc jakby po tym poznać zwycięzcę prawdziwego. Prawdziwego czempiona, który wie, jak się powinno na tej stronie grać. Dobra, patrzcie teraz. O kurde, czekaj, bo ja w taką battle wlazłem na 17 skrzynek, ty. Siema, Giorgio Ulani. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie, żeście wpadli. Dobra, to widzę, że ta batla jak na razie na minus. Co, Mr. Syk też chyba gra z kodem Mikey na to wychodzi. Więc widzicie, jak ktoś, mówię, jak ktoś wbije z kodem Mikey, to wyślijcie mi dowód wpłaty na DC. To bierzecie udział wtedy w konkursie na ultrafiolecik Falchiona. Jezu, ja mam tragiczną tą kamerkę mam. Siema, Krzychu. A jednak chyba nie gra z kodem Mikey, bo widzicie co mi daje. S? Czy Mirage będzie oficjalnie? Wydaje mi się, że tak. Mirage Inferno bym obstawiał. $6 różnicy, ostatnia skrzynka za 40 zł. No i dobra, chłop jednak z kodem Mikey gra, widzowie. Chłop jednak z kodem Mikey zagrał tę battle. Więc gratulacje dla niego. Wygryw. Co wejdzie? No ja obstawiam, że będzie na pewno wejście Traina, nie? To jest takie raczej must have. Taka raczej dosyć pewna mapa, która na pewno wejdzie. Dobra, może coś takiego sobie zróbmy. Ja bym wolał Tuscano osobiście od Cash'a, ale no pewnie z Valve to Cash wprowadzą, nie? Bo tam pracują, już widziałem nad Cash'em. No jak newsy robiłem właśnie na YouTube'a, to właśnie było o nowym Cash'u trochę informacji. Więc obstawiam Train i Cash, nie? Za Miraża i Inferno. Ale to są takie moje tylko predykcje, nie? A z takich marzeń moich, no to stary Kobl i Tuscan, ale to jest raczej nie do zrobienia. A znając Valve, to oni mogą być na tyle nieprzewidywalnie, że zaraz zarzucą starego Dadasta 2, nie? Wrzucam jeszcze do puli map. Też w ogóle byłoby takie nam na plucie. Bot Adrian na razie z kodem Mikey gra, nie? Essa! W końcu wygrałem! W końcu win! Ty, ale w sumie wyszło tak, że po tej jednej battle i tak jestem na plusie. S? Jak coś, to oczywiście przypominam, darmowa skrzyneczka jest na stronie CSGO Skins, też jest Exchanger, też macie CS Batelki, czyli to co robię aktualnie, no plus oczywiście eventowe rzeczy, o na przykład teraz sobie wejdę na handlarz bronią i na przykład, nie wiem, 13613 sobie wpłacę i macie, widzicie, Glocka Reaktor za 23 zł, w zasadzie za darmo, nie, a to się dostaje do wpłaty, czy też jak otwierasz sobie na przykład te basket case'y, czy tam jakiekolwiek inne z eventu. Kobl to jest trzecia najlepsza. A jakie są pierwsze dwie? Której NC? Nie wiem, co chyba nie gra dzisiaj. Nie widzicie, tutaj na przykład kolejne punkty sobie dostaję. Otworzyłem sobie w zasadzie 6 skrzynek, mam już 1000 punktów.
1400. Na razie coś ta skrzynia średnio oddaje z tego co widzę, ale na przykład jak tą sobie otworzę, na przykład ile? 126 zł na 3 skrzynki to wlatuje. To no może itemy nie będą jakieś wybitne, ale dużo tych. 900, 200, zobaczcie. Takich przylecieć, tak basket case'a przycisnąć na przykład. Przed na takim fast roomie walisz, nie? Pach, profit, 5 dych. Pach, w plecy. Pach, w plecy. Pach, profit i to spory profit. Ponad 100. Minus. Na 0 mniej więcej. Na plus. Nie popatrzyłem. Na plus. Na minus. Na minus. I na przykład tutaj patrzcie, już 7000 punktów jest, nie? Eventowych. W sumie spoko opcja, tak szczerze. Wcale nie najgorzej. Dobra, robimy jeszcze teraz tak. 3, 3, 1, 1. Na 4 underdog, bo na underdogu czuję, że odda. Train, cash, cobble, Tuscan. No szczerze, ja chcę Tuscana, nie? Szczerze, bo oni dużo kasy ponoć wydali właśnie na Tuscana i wydaje mi się, że oni tą mapę wprowadzą, nie? Że to będzie mapa, która będzie gości. Generalnie ja bym zrobił plan, żeby poszerzyć pulę map, nie tyle map ile jest, tylko plus dwie jeszcze. Rzucić Tuscana, dorzucić te na przykład mapy, jakie już tam chcą, nie? I będzie po prostu o jedną kolejkę więcej banów. Ale by to zmieniło ogólnie, nie? Cały game style, jeżeli chodzi o proscenę. Tutaj w zasadzie we trójkę się bijemy, nie? Dużo mi dało trochę. Że gorszy poziom rozgrywki myślisz, że mógłby być? No w sumie zawsze jest na to szansa, nie? Co by nie było. Zawsze jest na to szansa, że ten poziom. Czy teraz tak jakoś wielkiego według mnie poziomu nie ma. No poza tymi turniejami jak na Majorze to tak, ale generalnie nie ma jakiegoś tam, nie wiem, jakiego poziomu wielkiego. Jakby te dwie mapy dodali, to raczej by to nic nie zmieniło za dużo, nie? A mogłyby dodać dużo atrakcyjności ogólnie, bo więcej map by było po prostu. Ja sam muszę wejść zaraz do CS-a i odebrać mirażyki z PGL-a, bo zaraz znowu wejdzie jakaś aktualizacja i będzie lipa. O, ten z kodem Mikey widzę wygrywa. Dobra, wejdźmy też na taką jedną battle. W sumie ciekawy jestem, czy to odda. Co muszę odebrać? Kapsułki. Znaczy te suweniry w sumie. Zaraz w sumie to wejdziemy poodbierać, czy ty. Zaraz to zrobimy. Ej, ten jawbreaker jest ładny. Szczerze, mega ładny jest ten skin, nie? Jawbreaker. Ktoś z was może go posiada? W sumie patrząc na to, że battle kosztuje 370 zł, no to tutaj przydałoby się jeszcze dropnąć coś, nie tylko, że wszyscy naklejki do końca. Tak na zdjęciu wygląda ładny.
Chłopce wygrał, no, chociaż wygrał ładnego skina za 60 zł z bitwy za 370. No już w sumie się wyrównali. Co, i mi ostatniego? Nie, dostał tego jednak Detrailator. W sumie na minusie i tak jest, ale... Chociaż ładne skiny wygrał, nie? Zawsze jakiś pozytyw. Dobra, walimy teraz tak. YOLO battle, widzowie. Szczerze? Co będzie, to będzie. Jak się pożegnać ze streamem, to z jajem. Pach, pach, pach. No. Okej. Pierwsza dobra. Druga ujdzie. Trzecia ujdzie. Czwarta lipa, bo ten Michael mi strasznie odjeżdża. Pa, no ten Wildfire nie mógł być w lepszym stanie. Dobrze, ej, teraz dla mnie dało fajnie, 500. No popatrz, kosę dostał. $600 przewagi, no musiałbym dostać coś dużo lepszego niż on. No nie. 20 koła z tej battle wygrał chłop. Ile taka battle w sumie kosztuje na te ruby? O, powiem szczerze, grubo, nie? Na tyle by mnie nie było stać. Dobra, taka luźna na pożegnanie jeszcze, żeby... Żeby się jakoś pożegnać, mam nadzieję, akcentem wygranej. Ja idę na pewno zjeść. A co dalej, to zobaczymy. Dobra, lipa. Dobra, jedę na to Hell TV jeszcze tak zerknąć, co tam się dzieje. Tutaj mamy ESL Challenger League. Tutaj mamy, z tego co widzę, Illumina. Takie luźne meczyki widzę są teraz. Później jeszcze widzę Enter. To bym chciał sobie skomentować, kurde, ten Thunder Peak, ale no, nie ma za bardzo zezwolenia. Dobra, dobra, to ja dziękuję wszystkim za dzisiaj. Miło było z rana sobie spędzić z wami trochę czasu. Więc dziękuję za obecność. Oczywiście zapraszam wszystkich, co chcą być gdzieś tam dłużej ze mną na kanale, na Discorda albo na social media jakieś, czy Instagram, czy tego typu rzeczy. A ja się już z wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia. Piąteczka dla was i do usłyszenia na kolejnym streamie. Hello! Miłego dzionka wszystkim tutaj życzę, każdemu z was. Kamy, Krzychu, Mangu, Mangoku, Szczepow. Siemano, dzięki.